Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Andrzej Twarowski, Kanal Plus. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowidzew.pl. Chciałbym, żebyśmy co tydzień w Lidze Plus Ekstra mówili o występach Widzewa w Ekstraklasie, czego Wam i sobie życzę. Pozdrawiam, Twaro. Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Rozmowy totalnie swobodne! Dobry wieczór, moi drodzy. 18 września, godzina 21. Rozpoczynamy rozmowy totalnie swobodne. Dzisiaj dla Was poprowadzą je Artur Wachowicz i Adam Sadowiak. Witajcie. Moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Arturze, ochłonąłeś już po derbach? Tak, myślę, że tak. Starałem się jakoś przyjąć ten wynik, tą porażkę. No i myślę, że trzeba iść do przodu, tak? Nie ma co żyć przeszłością, nie ma co żyć porażkami, tylko trzeba patrzeć do przodu. Spodziewałeś się, że będzie nam tak trudno w tych derbach i że Widzew przegra to spotkanie? Czy jednak liczyłeś na to, że będzie troszkę inaczej? Liczyłem na to bardziej, że zdołamy osiągnąć korzystny rezultat. No Widzew myślę, że zagrał w porównaniu do poprzednich spotkań nieco lepiej. Nie mówię, że to była o niebo lepsza gra, ale graliśmy w miarę w porządku. Brakowało trochę szczęścia. Myślę, że na początku, szczególnie na początku zimnej krwi o też kilka po prostu takich kwestii też myślę, że dałoby radę zrobić lepiej, tak właśnie jak z sytuacją Poczobuta, który dostał czerwoną kartkę. Myślę, że można było tego uniknąć. No ale cóż, stało się. No też myślę, że wielu kibiców ma pretensje do Bartka, bo jednak grał ostro i wydawało się, że już wcześniej otrzyma tą drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną. Otrzymał ją co prawda pod koniec meczu, no ale konsekwencja jest taka, że Widzew nie dość, że grał ostatnie parę minut tych derbów w osłabieniu, no to jeszcze jutro Bartek nam wypada na spotkanie z Olsztyńskim Stomilem. Natomiast ja chciałbym, moi drodzy, Wam przedstawić dzisiejszych gości, bo będziemy mieli dzisiaj znakomite postacie, znakomite osoby. Myślę, że dzisiejszy program będzie niezwykle ciekawy. Już za moment na naszej antenie trener Zbigniew Smułka. Myślę, że wielu z Was będzie z uwagą słuchało tego, co Pan trener ma nam do powiedzenia. Oczywiście jesteśmy dla Was na Twitterze, na Facebooku pod hashtagiem RTS Swobodne. Zachęcamy do zadawania pytań Panu trenerowi. A później drugim naszym gościem będzie Mariusz Rachubiński, czyli człowiek legenda Widzewa, człowiek, który też będzie tworzył tą sekcję futsalu, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie ligowe zmagania. Tak więc zapowiada się, moi drodzy, bardzo, bardzo ciekawy weekend, bo jutro piłkarze o 12, przepraszam, 40 ze Stominą Olsztyn. No, a w niedzielę piłkarze rozpoczną swoje zmagania w lidze futsalu. Także zapowiada się niezwykle ciekawe widowisko. Ja już, moi drodzy, nie będę przedłużał. Już tutaj wykoluję połączenie do pana trenera, z którym za chwilkę sobie
porozmawiamy na, myślę, wiele ciekawych tematów. Myślę, że wielu z Was oczekuje tej rozmowy. Wiemy doskonale, jak było gorąco przez pewien czas w temacie pana trenera. Proszę. Dobry wieczór, panie trenerze. Adam Sadowiak, Radio Widzew się kłania. Ze mną mój współprowadzący Artur Wachowicz. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam. Panie trenerze, na wstępie chcieliśmy zapytać, jak zdrowie? No, nie narzekam, wszystko dobrze, także oby tak dalej. Chcieliśmy porozmawiać oczywiście na wstępie. Bardzo dziękujemy, że zechciał pan tutaj wystąpić w naszym programie. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Nie ma problemu. No już tak długo namawialiście, że w końcu jak jestem bez pracy, to mogę spokojnie jako prywatna osoba porozmawiać. Panie trenerze, zacznijmy od tego, jak to się w ogóle zaczęło, że został pan, był pan łączony z tym Widzewem? Kto wyszedł z propozycją, żeby pan w ogóle spróbował swoich sił jako trener łódzkiego zespołu? Zaczęło się od pierwszego telefonu dyrektora sportowego Łukasza Masowskiego i jedno, drugie spotkanie, rozmowy o filozofii. Zresztą Łukasza jakby z piłki znałem, Łukasz mnie też znał jako trenera i wiedział, jaką filozofię prowadzenia zespołów mam. I bardzo spodobał mi się projekt po prostu Widzewa, gdzie było spokojne budowanie, gdzie był to klub, który awans w drugiej ligi to jest jakby podrzędna rzecz, która się należy i którą z takimi zawodnikami, z takimi piłkarzami, z takim pionem sportowym było zrobić moim zdaniem łatwo, aczkolwiek w piłce nigdy nic nie wiadomo. I fajny projekt, jednocześnie również przyszedł dyrektor do akademii, także długofalowy projekt i wielki klub. No i mimo tego, że byłem trenerem, który pracował, ostatnim klubem, w którym pracowałem, była ekstraklasowa Arka, to jednak są kluby, którym się nie odmawia i wielu przyjaciół, którzy mówiło, czekaj, może dostaniesz coś wyżej, jakby namawiając mnie do tego, uważam, że nie miał racji, bo to jest marka i naprawdę będąc już później po zwolnieniu gościnnie na trzech spotkaniach Widzewa, no to po prostu łezka wokół się zakręciła, bo przeżyć mecz na Widzewie to polecam każdemu w Polsce, a już być na ławce trenerem drużyny Widzewa, czyli osobą odpowiedzialną za ludzi, którzy biegają po boisku i którym 17 tysięcy widzów kibicuje, to już jest marzenie i szkoda i to przykre, że nie było mi to dane jednak. No właśnie, bo pojawił pan się w klubie, wydawało się, że wszystko jest dograle, wszystko jest w porządku, natomiast przyszły nowe władze, ale było na początku powiedziane, że wszystko jest okej, pracujecie dalej, więc co się stało, że jednak potoczyły się sprawy inaczej? Pan, moim zdaniem są sytuacje w życiu, na które nigdy nie znajdziemy odpowiedzi, choć bardzo chcielibyśmy. Natomiast ja chcę nawiązać jeszcze do tego przyjścia. Ja uważam, że sytuacja nie była łatwa, nie była prosta i pamiętam pierwsze spotkanie z piłkarzami, pierwsze treningi, pierwsze zajęcia, pierwsze spojrzenie na mentalność, indywidualne rozmowy i drużyna była totalnie rozbita. Drużyna była po katastrofie życiowej, jeżeli chodzi o brak awansu w danym sezonie. I bardzo dużo ciężkiej pracy wykonaliśmy wspólnie i z budową sztabu i kilka godzin dziennie spędzając z dyrektorem sportowym czy szefem scoutingu i próbując obrać kształt budowy zespołu i dotrzeć do mentalności zawodników, spowodować, żeby poszli i za nami i wymazali z pamięci już to, co było, nie żyli przeszłością i szkoda, bo uważam, że zespół się budował, zespół robił progres i mentalny,
i przede wszystkim taktyczno-techniczny i naprawdę atmosfera była znakomita, uważam, i szkoda, że to tak się skończyło, bo najtrudniejszy czas, jakby praca wykonana, a później zderzenie po prostu z czymś, co w życiu nie jest proste i nie jest łatwe. Ja nie ukrywam, że kilka miesięcy nie mogłem dojść do siebie po tej sytuacji, bo no tak naprawdę mogę słuchaczom teraz powiedzieć, że to, że spotyka to mnie, to jest jedna rzecz, a natomiast wielu ludzi mi zaufało i straciło pracę również dwóch trenerów, których namawiałem. Jeden przyjechał z Niemiec, podjął rękawice w Widzewie, drugiego zabrałem ze sobą. Są to ludzie, którzy tylko i wyłącznie z tego żyją. Są to ludzie, którzy później w następstwie przeżywali trudne chwile. I tutaj uważam, że tak naprawdę ze strony Widzewa, bo nie wiemy do końca, czyja to była decyzja, była to taka, mówiąc już bardzo szczerze i mocno, nieludzka decyzja, bo rozumiem, że nawet jeżeli coś komuś we mnie nie pasowało, to uważam, że minimum te 3 spotkania ja i moja drużyna powinniśmy dostać i ja na to byłem przygotowany, idąc do Widzewa i wiedząc, jaka tam jest presja, natomiast chyba nikt nigdy w życiu z trenerów i w ogóle z ludzi nie był przygotowany na to, żeby podpisać kontrakt tak naprawdę 2-letni, bo tam był tylko zapis, że w przypadku awansu kontrakt się przedłuża o kolejny rok i budujemy dalej. Nawet nie dostać szansy spróbowania i to jest najbardziej przykre. Proszę mi powiedzieć, a jak w ogóle przebiegały rozmowy z obecną panią prezes Martyną Pajączek odnośnie waszej współpracy? Tam były w ogóle jakiekolwiek rozmowy, czy to było na zasadzie, no Zbyszek, niestety, ale nie widzimy cię w naszej filozofii klubu, szanujemy cię jako trenera, ale dziękujemy ci za współpracę, czy to wyglądało jeszcze inaczej, bo na pewno kibice są tego niezmiernie ciekawi. Sytuacja była bardzo dziwna, bo ja zostałem zatrudniony przez wcześniejszy zarząd, gdzie tak naprawdę na wniosek Piodu Sportowego, który miał swobodę w budowaniu i odpowiedzialność stricte za pion sportowy, mówię tu o moim bezpośrednim przełożonym, czyli dyrektorze Łukaszu Masłowskim. Natomiast nagle kilka dni później nastąpiły zmiany i są to zmiany, które w mojej ocenie pionu sportowego nie dotyczą. Jest to zmiany w zarządzaniu, zmiany w działalności klubu, zmiany decyzyjne na górze, na które my musimy jako pracownicy się zgodzić. I pierwsze spotkanie z panią prezes, gdzie zaprosiła jednocześnie i mnie, i dyrektora sportowego, były zapewnienia, że pion sportowy to tylko zostanie określony budżet, że nam ufa, że mamy pracować, że mamy budować zespół, że zaangażować się w pełni i bierzemy współodpowiedzialność za to, co się wydarzy i że celem jest oczywiście awans i tak dalej, i tak dalej. No, kolejne spotkanie moje indywidualne z panią prezes to też było zapewnienie i jakby o słuszności, że widzi, że drużyna mentalnie idzie w górę, że wie, że jest dobra praca na treningach, że złapałem dobry kontakt z drużyną i tak dalej. Natomiast to wszystko było te 2 spotkania się odbyły i kilka spotkań krótkich w biurze, gdzie codziennie u pani prezes byłem i wszyscy byliśmy w wirze bardzo ciężkiej pracy, bo trenowaliśmy dwa razy dziennie najczęściej. Poza tym czekały mnie jeszcze akceptacje zawodników, których chcieliśmy bądź braliśmy, gdzie kompletowałem już do końca sztab, rozmawiając również z trenerami i wyliczając im zakresy obowiązków, podziału obowiązków, sprawy organizacyjne, indywidualne rozmowy z zawodnikami, którzy odchodzą również, którzy przychodzą, którzy są w drużynie, także to naprawdę najmniej chyba rzeczy związanych z Widzewem, to kojarzy mi się totalna bezsenność i najmniej to po prostu wszyscy spaliśmy, jeżeli chodzi o cały pion sportowy. Natomiast później wyjazd na znakomite zgrupowanie, gdzie tam naprawdę wykonaliśmy kawał ciężkiej pracy, gdzie drużyna się jednoczyła, gdzie ze sparingu na sparingu ja widziałem styl. Oczywiście oprócz tego ciężka praca dyrektora sportowego w celem wzmocnienia zespołu, bo tak naprawdę to dzisiaj mogę powiedzieć szczerze, że pojechało 16 zawodników do grania w tym kilku naprawdę młodych piłkarzy i pozostali to byli testowani, czy to z akademii, czy to z innych klubów. Ale tak to się w tej fazie powinno odbywać, ale wykonywaliśmy bardzo ciężką pracę motoryczną, ciężką pracę fizyczną i ja zapewniałem moich zawodników, że ta runda jesienna jest tak długa, że ta praca, którą teraz wykonujemy i ta intensywność treningowa, której oni się podjęli,
zaowocuje w miesiącach październiku, listopadzie i wtedy będziemy górować zdecydowanie nad drużynami, które w tej lidze nie mają takich możliwości przygotowań, nie mają takich jakby warunków stworzonych przez klub, bo uważam, że widzę warunki do treningu. Jeżeli ktokolwiek widzewie narzeka do warunków do treningu, to musiałby zobaczyć kluby, w których byłem. I nagle sytuacja bardzo dziwna, otóż ciekawa dla kibiców. Bodajże 5. dnia obozu, bardzo późno jak zwykle położyłem się spać, także przyszedłem na śniadanie 2 minuty przed śniadaniem i wchodząc już cała grupa sztabu i zawodników była, ale był niesamowity smutek i zaniepokoiłem się, że wraca gdzieś mentalność tej porażki, że gdzieś coś się wkradło w dyskusjach zawodników dotyczących braku awansów, wspomnień związanych z niezadowoleniem kibiców i natychmiast zareagowałem. Otóż dowiedziałem się, że jak to młodzi ludzie w mediach społecznościowych przyszli na śniadanie smutni, bo przeczytali, że trener Zbigniew Smułka zostaje zwolniony z Widzewa, więc po prostu tego śniadania już nie zjadłem, tak jak wszyscy pewnie wiedzą i wykonałem jakieś 15 telefonów przez cały dzień do pani prezes, oczywiście bez odzewu, a jeszcze muszę wspomnieć, że przed wyjazdem na obóz spotkaliśmy się z przedstawicielem stowarzyszenia, nie pamiętam nazwiska, ale pan Piotr, i mnie i pana dyrektora zapewniał o spokojnej pracy, o budowie, że liczymy na pełny pomoc i tak dalej. W momencie, jak pani prezes totalnie nie odbierała ode mnie telefonu, zadzwoniłem do pana Piotra i przedstawiłem sytuację, że w mediach, że w drużynie się dzieje źle, że jest jeden temat i w ogóle skąd takie jakby rzeczy, w które ja totalnie nie wierzę, bo to dla mnie sytuacja nadzwyczajna i niewiarygodna wręcz. Więc zadeklarował mi, że pani prezes do mnie jeszcze dzisiaj zadzwoni, po czym dostałem o północy SMS-a od pani prezes, będę w sobotę na meczu, a to był bodajże środa czy czwartek, już w tej chwili nie sięgam pamięcią, będę w sobotę na meczu, to będziemy rozmawiać. No i to już był ten mecz, gdzie po meczu nasze spotkanie wyglądało tak, że zostało mi wręczone pismo, które mnie zwalnia z obowiązku prowadzenia zespołu. I no i tak jak to według pani prezes się bardzo miło i sympatycznie rozstaliśmy, ale to tylko według pani prezes, natomiast no katastrofa, no po prostu katastrofa i ja tylko mogę tutaj na łamach również tego radia podziękować za ten czas spędzony piłkarzom, dziennikarzom, kibicom, którzy byli i tacy, którzy byli na każdej jednostce treningowej i widzieli ten ogrom pracy i pogratulować awansu, bo jakby założenie pani prezes się spełniło, tylko co dalej, czas, życie pokaże, trzeba się z tym zderzyć. Sytuacja, której niewielu ludzi spotyka, która niewielu ludzi spotyka w życiu i siedzi to we mnie i będzie się działo pewnie zawsze. I tyle. I później bardzo błędna z mojej strony decyzja o tym, że ja i moja obsesja do piłki podjąłem decyzję o tym, że podjąłem się pracy w Chojnicach, to była jakby decyzja błędna i nie powinienem tej pracy podjąć. I do dziś jestem już po prostu na fali takiej, że jako trener no nie czuję się dobrze, aczkolwiek cały czas się rozwijam, cały czas wierzę, że jest to, co umiem robić dobrze i tyle, głowa do góry, życie toczy się dalej i trzeba o tym zapomnieć. Panie trenerze, ja tutaj mam pytanie od jednego z naszych słuchaczy, czy ma pan żal w jakikolwiek sposób do trenera Kaczmarka, który objął po panu tą drużynę, czy kompletnie nic takiego nie ma miejsca? To znaczy, wie pan, zawód trenera jest bardzo specyficzny i trudno powiedzieć, jak ja bym się zachował na miejscu trenera Kaczmarka, znając całą sytuację. Tego nie wiem. Na pewno przed podpisaniem umowy, jeżeli wiedziałbym, że trener nie miał żadnego meczu i ten kontrakt podpisał, zadzwoniłbym do trenera, czyli kolegi z branży i zapytał, co się dzieje, bo to jest sytuacja nadzwyczajna i niewiarygodna. Czy nie wiem, czy zachorowałeś, czy się dogadaliście, czy co jest grane. Natomiast ja żalu nie mam prawa mieć. No, i mam szacunek. No, trener Kaczmarek osiągnął cel, zrobił awans, a myślę, że wszystkie wydarzenia spowodowały, że jakby to życie oddało, bo został potraktowany
może nie tak jak ja, bo nie wolno tego porównywać. Uważam, że to w ogóle nie miało miejsca. Natomiast też uważam, że nie do końca uczciwie i tak naprawdę został potraktowany tak jak we wcześniejszym wywiadzie. Gdzieś tam powiedziałem, że trenerzy często są traktowani jak papier toaletowy. Ja wiem, że to są mocne słowa, ale jak papier toaletowy ludzi, którzy nie wezmą na siebie odpowiedzialności, tylko zwalą na trenera. I ja uważam, że zwolnienie trenera to było tak naprawdę wyczyszczenie sobie tym papierem pewnej części ciała przez ludzi, którzy tak naprawdę w 100% odpowiadają za sytuację, która zaistniała. Ja gratuluję awansu i uważam, że Widzew się podniesie, że przede wszystkim proszę wszystkich o to, żeby trener wreszcie dostał czas na budowę, trener dostał czas na to, żeby mógł przed lustrem odpowiedzieć za to, że podejmuje decyzje i za to, że ciężko pracuje, a nie tak naprawdę ponosi to odpowiedzialność za błędy, które są gdzieś podejmowane na górze i tego bym sobie i wszystkim kolegom w branży życzył, żeby trener był szanowany jak w normalnej zachodniej piłce, a nie jak często u nas. Panie trenerze, proszę mi powiedzieć jeszcze taką rzecz. Czy pana zdaniem to ta drużyna, którą pan no, niestety musiał opuścić w takich, a nie innych okolicznościach, to co tam mogło się zadziać według pana opinii, że pierwsza runda była przyzwoita, naprawdę wyglądało to bardzo, bardzo dobrze, natomiast w drugiej to zupełnie już ten Widzew gdzieś jakby był na innym biegunie. Czy rzeczywiście ta sytuacja pandemiczna mogła być przyczyną? Ja uważam, że w naszej piłce przede wszystkim bardzo istotne jest przygotowanie fizyczne i dlatego, że umiejętności piłkarskie naszych drużyn, naszych piłkarzy, którzy są tak, a nie inaczej szkoleni wcześniej i to będę krytykował, są niższe, to przygotowanie fizyczne musi być na topowym poziomie i uważam, że w pierwszej rundzie, szczególnie ta druga część pokazała, że w tym aspekcie zawodnicy Widzewa czuli się swobodnie, czuli się pewnie, mieli siły więcej od przeciwników, mieli szerszą kadrę od przeciwników i to zadecydowało. Natomiast ja bym szukał tutaj w sferze mentalnej też, że jakby sytuacja lidera drugiej ligi spowodowała, że tak naprawdę w momencie wybuchu pandemii wszyscy w głowach myśleli, że to już jest po wszystkim i to jest awans. I tutaj troszeczkę jakby dlatego być może to wyglądało tak, a nie inaczej. A poza tym uważam, że to okienko zimowe, takie, które już my planowaliśmy z dyrektorem Masowskim zimą, że ten zespół, ja też mógłbym przedstawić, jak widziałem wizję zespołu, jak chcieliśmy to budować, że ten zespół zimą będzie miał pieniądze na wzmocnienia i poszukania 3-4 liderów takich, którzy wzmocnią nam jakby pozycje, gdzie ewidentnie będzie nam ich brakowało i myślę, że w zimie w moim odczuciu już tak naprawdę nie pamiętam, aczkolwiek śledzę i oglądałem prawie wszystkie mecze Widzewa. W zimie tak naprawdę nie wiem, czy przyszedł wartościowy zawodnik do Widzewa i tak zostało to troszeczkę w mojej ocenie latem potraktowane mega, mega, mega rozrzutnie, bo nawet uważam, że niektórych zawodników było za dużo. Tak naprawdę nie zostały wzmocnione pozycje i ogniwa, które tak naprawdę Widzew potrzebował, żeby już robić krok w przód, nawet jak mentalnie już niby był w pierwszej lidze, to mimo wszystko pod tą pierwszą ligę mieli przyjść zawodnicy zimą, nie latem. I to w mojej opinii i w naszej opinii naszego pionu sportowego na temat budowania zespołu i rozwoju drużyny tak, jak sobie planowaliśmy. A mógłby pan uchylić chociaż rąbka tajemnicy i powiedzieć, nie wiem, 2-3 nazwiska, z którymi były prowadzone rozmowy, o piłkarze... No wiele dziwnych sytuacji było, natomiast no na pewno ja pamiętam sytuację, gdzie przyjechało dwóch zawodników do klubu, rozmawiałem z nimi długo i byli już do podpisania kontraktu. To był Stryjek i to był Łukowski, którzy byli nam bardzo potrzebni, bo przede wszystkim Jakub Łukowski, którego znałem z Zawiszy, który jest piłkarzem, który grał we wszystkich młodzieżowych reprezentacjach i który jest piłkarzem bardzo kreatywnym, a do tego jeszcze piłkarzem, który może zagrać na trzech pozycjach, czyli 10, 7, 11 i piłkarz naprawdę z obiema nogami, ze świetnym stałym fragmentem gry, mógłby grać też na pozycji 8 i był już w klubie i był do podpisu, ale
Ale jak to wtedy czekaliśmy z dyrektorem i z tymi piłkarzami na panią prezes, żeby podpisała kontraktu, no niestety nie przyjechała do klubu i nie podpisała, czyli to wtedy już było jasne i wiadome, że to był pierwszy sygnał, to było 2 dni przed obozem, czy jeden nawet dzień, bo już mieli ci zawodnicy do nas przyjechać, bo była to bardzo mocna konkurencja dla Wolana i bardzo mocna konkurencja dla skrzydłowych i dziesiątki, zawodnik kreatywny, no i oni znowu nie pojechali na obóz. Już wtedy gdzieś tam, ja może wtedy tego nie poczułem, ale z perspektywy czasu po tych wydarzeniach, gdzie zostałem zwolniony, to połączyliśmy te fakty, bo tak naprawdę to wtedy z klubu przede wszystkim zostałem zwolniony ja, ale myślę, że i dyrektor, i szef scoutingu, który ogrom pracy wykonywał i który w komputerze miał tak naprawdę wszystkich zdolnych zawodników rozebranych na części pierwszej i naprawdę świetnie to wyglądało, plus moich dwóch asystentów, no w piątkę straciliśmy pracę i to jest najbardziej przykre, że tak naprawdę ja nie widzę, żeby, już mówiąc tak całkiem brutalnie, ja nie widzę od tego momentu, żeby był pion sportowy i pomysł i odpowiedzialność ludzi za budowę, rozwój zawodników, przebudowę. I tak naprawdę jak ja planowałem, że mamy dwóch świetnych lewych obrońców, których widziałem mega potencjał, to dwóch Marceli, czyli Pięczek i Stefaniak, nagle się dowiadujesz, za chwilę idzie Stefaniak na wypożyczenie, ogrywa się zawodnika wypożyczonego Koronie na tej pozycji, gdzie uważam, że Marcel Stefaniak nie był w ogóle gorszy, a Marcel Pięczek uważam, że to jest mega talent. Mieliśmy dwóch skrzydłowych, czyli ja zacząłem stawiać, bo po kontuzji był Gutowskich, zacząłem stawiać na Michaela. Michael idzie na wypożyczenie do Bytowi, zresztą dzwoni do mnie, radzi się i mówi, że Widzew nie chce puścić go do Łęcznej, ale do Bytowi go puści. Wielu zawodników miało ze mną kontakt i złapaliśmy wspólny język. I te dwie pozycje mieliśmy wyłączyć stricte dla młodzieżowców. Dałoby nam to manewry, dałoby nam to ruchy odpowiednie i nawet widziałem każdego z nich, jeżeli obaj byliby w formie, to ja nie wykluczałem, że będą grać więcej i uważam, że w drugiej lidze to obaj Marcele, czy Gutek, czy Michael, to jest świetna liga do rozwoju i to byli zawodnicy, którzy mogli być wiodącymi postaciami zespołu, uważam. I myślę, że dzisiaj Widzew miałby duży pożytek z Michaela, bo ja wiem, że on się ograł i był niepotrzebny w drugiej lidze, a dzisiaj jest potrzebny w pierwszej lidze, ograł się w Bytowi i szacunek, znam też trenera i dobra praca tam była wykonana. Ale jednak ograć się w Widzewie na tym samym poziomie, a ograć się w Bytowi, no to moim zdaniem jest przepaść. I taki mieliśmy plan i no i nie udało się. No. Trzeba przyznać, że naprawdę pozostaje tylko współczuć panu trenerowi za tą całą sytuację. Natomiast ja bym chciał jeszcze zapytać, co było później, bo tak naprawdę to przestał pan pełnić funkcję trenera pierwszej drużyny, ale dosyć długo nie było informacji, czy jest pan dalej w klubie, czy ma pan dalej z klubem obowiązujący kontrakt. Dopiero później gdzieś tam wypłynęła informacja, że będzie pan trenerem Chojniczanki Chojnice. Znaczy są też sprawy kontraktowe, o których nie wolno mi mówić, natomiast chcę tylko powiedzieć, że z mojej strony w dniu otrzymania tego pisma chciałem natychmiast ten kontrakt rozwiązać i nie doszliśmy do porozumienia. Przyjeżdżając na mecze, przy okazji miałem spotkania w sprawie rozwiązania i wreszcie się udało, bodajże we wrześniu. I tak naprawdę mam nawet kolegów trenerów, którzy powiedzieli, że Widzew zrobi awans i że powinienem siedzieć i być w pierwszej lidze jednym z najlepiej zarabiającym trenerów i siedzieć na garnuszku. Natomiast ja to wykonuję z pasji, wykonuję to naprawdę z zamiłowania i chciałem pracować i dlatego chciałem być wolnym trenerem, żeby pojawiła się informacja i rozwiązanie umowy i jakość rozwiązania umowy to było w 100% uważam tylko i wyłącznie moja zasługa i tak naprawdę ja do Widzewa, jako historii, jako historii jednego z największych klubów żalu nie mam i trzymam kciuki cały czas, natomiast no, nie oszukujmy się, no, trzeba to powiedzieć wprost, no, potraktowany zostałem jak śmieć i takich słów mocnych muszę użyć i to jest przykre. Trenerze, chciałbym spytać, czy było w pewnym momencie zapytanie o powrót do Widzewa, bo w mediach krążyły takie plotki, a jaka jest prawda, no, nie wiadomo, było coś takiego, czy...
Ja powiem tak. W sytuacji takiego zapytania nie było, może odpowiem wprost. I to jest nieprawdopodobne i zero szans na to, że doszlibyśmy w tej sytuacji do porozumienia. I myślę, że każdy z ludzi to zrozumie, dlaczego i wiemy, że dalej pani Pajączek rządzi tym klubem, jest prezesem i na pewno nie wyobraża sobie przyznać się do błędu, bo to nie ten typ. Natomiast ja też nie wyobrażam sobie, żeby wchodzić do tej samej rzeki, która po prostu mnie wybrudziła głównym. No i ja do drugiej razy do takiej rzeki bym nie wszedł. Mówię tu o pani prezes. Trenerze, a ja chciałbym zapytać, co się stało, teraz już tak troszkę idąc w przód, w tych Chojnicach, bo moim zdaniem wykonywał trener świetną pracę w tych Chojnicach. Było bardzo blisko tego utrzymania tej pierwszej ligi dla tych Chojnic, a jednak kontrakt nie został przedłużony. Dlaczego? Znaczy, przede wszystkim ja uważam, że trenerów należy podzielić na dwa rodzaje. Są trenerzy ratownicy, są trenerzy motywatorzy i są trenerzy, którzy lubią budować, lubią rozwijać zawodników. Ja uważam się za trenera, który należy do tej drugiej grupy i błędem moim było to, że uległem i wziąłem drużynę na cztery spotkania przed końcem rundy jesiennej, bo ja za grę na wiosnę naprawdę nie mam czego się wstydzić i to można sobie obejrzeć. Natomiast powinienem wziąć drużynę od stycznia, wziąć odpowiedzialność za przygotowanie, za rozwój zawodników, za przebudowę lekką kadry i to był błąd decyzyjny, że mnie po prostu paliło ciągło i do pracy i takie błędy się popełnia i były deklaracje tego, że będę nawet przy spadku trenerem, który przebuduje, trenerem, w którego się wierzy, trenerem, przy którym widać, jakie progresy robią zawodnicy, jak się rozwijają. No ale niestety, no, drugi klub, w którym rządzi klubem tak wielu ludzi, oczywiście najwięcej w Widzewie, ale również w Chojnicach jest chyba 8 członków zarządu i odbywają się pewne rzeczy głosowaniem i nagle miesiąc po przedłużeniu umowy gdzieś tam wizja i to głosowanie było inne, a tak naprawdę to 90% transferów, które teraz przyszły, uważam, że Chojniczanka ma w tej chwili równie mocną, o ile nie mocniejszą drużynę, jak miała w pierwszej lidze. I ci zawodnicy przyszli, których wspólnie z dyrektorem sportowym pracowaliśmy ciężko, żeby oni przyszli. Są w tej drużynie i szkoda, że nie zostałem, bo uważam, że można było odbudować się, wrócić, awansować i powiedzieć, jak to ja zawsze powtarzam, że trzeba trzy okienka, żeby trener mógł powiedzieć, to jest mój zespół i znowu nie było mi to dane, no ale to takie może śmieszne porównanie, że to dwa kluby, w których zarządy były, czy rządziciele w dużej ilości i nigdy nie będzie dobrze, bo tam zawsze będą przy takich ilościach spory, kłótnie i uważam, że to do niczego dobrego nie doprowadzi, ale to moje takie zdanie i z doświadczenia klubowego i z zarządzania biznesem, że ktoś musi w poszczególnym dziale brać odpowiedzialność, a ktoś musi być szefem i to musi być spójne i tak naprawdę to mogę powiedzieć, bo mogę wszystko powiedzieć, że ja tak naprawdę nie wiem, kto rządzi Widzewem i kto jest odpowiedzialny za poszczególny dział i oczywiście jest powołany i dobrze opłacany prezes, ale tak naprawdę to każdy biznes, każdy klub prezesów zatrudnia, a tak naprawdę odpowiedzialność bierze właścicieli i uważam, że Widzewem rządzi stowarzyszenie i że tam jest za dużo ludzi, ale to moja prywatna opinia za ten krótki okres, który obserwowałem i tak uważam. Trenerze, proszę mi powiedzieć, bo mówił trener, że Widzew się odbuduje. Czy w tych trzech meczach zauważył pan coś szczególnego w drużynie Widzewa prowadzoną przez trenera Dobiego? Czy widzi trener coś na plus, bo no,
szczerze powiedziawszy, no to ciężko moim zdaniem widzieć w ekipie Plusy, która w trzech meczach traci 9 bramek, strzela tylko jedną i generalnie większość tych bramek traci po katastrofalnych błędach w defensywie. Ja przede wszystkim chcę zacząć od tego, że nie chcę oceniać kolegów po fachu. Aczkolwiek znamy się wszyscy i ja widzę to, co oglądam. Oglądałem wszystkie 3 spotkania Widzewa. Bardzo uważnie oglądam bardzo wiele meczów, bo to kocham. I mnie się wydaje, takim gołym okiem zauważam, że chyba na treningach teraz jest wyższa intensywność i uważam, że brakuje troszeczkę świeżości. Jakbyśmy wnikliwie przeanalizowali te spotkania, to tej dynamiki i świeżości drużynie, piłkarzom Widzewa troszeczkę brakuje. No i przede wszystkim trener Dobi miał zbyt mało czasu, bo jakby sytuacja, gry kontrolne, to nigdy nie zastąpi treningów, analizy gier kontrolnych, analizy formacji, indywidualne analizy i myślę, że teraz powinniśmy spokojnie przyjrzeć się 3 kolejnym spotkaniom, które Widzew gra w sercu Łodzi i które ja uważam, że jakość piłkarzy Widzewa i to, co widziałem w spotkaniu derbowym, zaowocuje 9 punktami i będziemy wszyscy wtedy w innym miejscu i jestem pełen optymizmu. Aczkolwiek troszeczkę brakuje mi jakby jeszcze zgrania i kreacji i myślę, że to będą inne mecze, to będą mecze, gdzie trzeba będzie rozbijać mur i to będą mecze takie, na jakie ja przygotowywałem drużynę Widzewa pracując miesiąc. Byłem przekonany, że będziemy grać atak pozycyjny i będziemy musieć rozbijać okna w autobusach i dlatego w tej lidze nie można nikogo lekceważyć i podejść z pokorą i do Stomilu, i do Jastrzębia, i do kolejnego spotkania u siebie. Niech pan mi przypomni, z kim Widzew jeszcze będzie grał kolejne spotkanie. Z Zagłębiem Sosnowiec we wtorek 29 Zagłębie września. Sosnowiec. Uważam, że wszystkie te trzy zespoły będą się bronić na Widzewie i nie wiem, czy nie będzie momentów takich, gdzie tych schematów, tego zgrania zespołu może nie braknąć, natomiast myślę, że jak będziemy widzieli takie zaangażowanie, taką determinację u zawodników, to kibice Widzewa mogą być spokojni, że będą punkty w tych meczach, a uważam, że potencjał tego zespołu i praca, którą wykonują, bo tą pracę widać oglądając mecze i widać, że nie ma aż takiej świeżości, jaka być powinna i rywalizacja jest bardzo duża, kadra jest bardzo szeroka i uważam, że z meczu na mecz będzie lepiej i myślę, że Widzew jest w stanie tą rundę skończyć mimo tej trudnej ligi na pozycjach 6-9, co da fajną pozycję wyjściową zimą i myślę, że wiosną już będziemy oglądać taki zespół, za który trener Dobi będzie mógł wziąć większą odpowiedzialność i po prostu dajmy w końcu w tym kraju spokojnie pracować trenerom. Apeluję to również do mediów, bo to jest mega trudny klub, jeżeli chodzi o media i po prostu wszyscy bądźmy kibicami Widzewa, a kibicowanie Widzewa to jest spokojna praca dla trenera i zawodników. Chciałbym spytać, panie trenerze, czy Nkelej Dobi to jest według pana odpowiednia osoba na tym stanowisku? No bo umówmy się szczerze, Widzew to jest wielka marka, a trener Dobi no to jest trener, który no niczego wielkiego w polskiej piłce nie ugrał, tak? On dopiero zaczyna, no i czy postawienie na tak mniej doświadczonego szkoleniowca jest dobrym posunięciem Widzewa? No powiem tak, przykro mi, ale no, mnie trenerowi nie wypada oceniać decyzji władz klubu i tak dalej. Natomiast ja oglądałem 3 spotkania na żywo Górnika Polkowice i nie trzeba przeżyć w wielkich klubach, żeby osiągnąć styl. I był to styl, który mi się bardzo podobał. Styl dominujący, styl rozwijający zawodników, styl ofensywny, wys-
wysoki pressing, bo ja uważam, że to tylko w Polsce wymyślono słowo niski pressing, bo dla mnie to jest niska obrona, a nie ma niskiego pressingu. Wysoki pressing i po prostu dajmy mu czas. No jeżeli bralibyśmy tylko zawodników i trenerów, którzy mają doświadczenie, to jak ci trenerzy czy zawodnicy to doświadczenie zdobyliby? I ja się tylko cieszę, że obserwując Widzew, jest to człowiek, który ma podobne spojrzenie na piłkę, podobne ofensywne spojrzenie i tylko tak mogę oceniać poprzez oglądanie meczów. Natomiast trzymam za niego kciuki jak za każdego trenera, bo uważam, że ta średnia czasu pracy trenerów w Polsce musi się podnieść, bo jak fakty pokazują, debiuty się opłacają i możemy tutaj spojrzeć na mojego kolegę Marka Papszuna, który poszedł do równie wielkiego klubu, bo Raków Częstochowa to też jakby nie jest mały klub. I też idąc do tego klubu był trenerem nieznanym i teraz pokazuje, że czas dostał i czas owocuje. I uważam, że każdy trener ma filozofię i to musi być spójne przede wszystkim z filozofią klubu i z filozofią szefów pionu sportowego. Uważam, że każdy klub musi mieć pion sportowy, musi mieć ludzi odpowiedzialnych za to, jacy piłkarze przychodzą, jaki trener przychodzi, jakiego trenera preferują, jakiego stylu oczekują, jakiego współdziałania z akademią. To jest przede wszystkim najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, kto buduje strategię, kto buduje rozwój klubu, jeżeli chodzi o sprawy sportowe. A co doradziłby pan trenerowi Dobiemu, by właśnie poprawić tą sytuację Widzewa, żeby nagle Widzew zaczął zdobywać punkty? Myślę, że trenerowi Widzewa, każdemu doradziłbym jednej rzeczy, żeby się skoncentrował na swojej pracy i odciął od wszystkiego innego i od rzeczy, na które nie ma wpływu i skupił się na pracy, skupił się na tym, co kocha i na poświęcaniu swojego czasu dla piłkarzy, którzy mają wykonywać jego polecenia i mają szybko, jak najszybciej rozumieć jego filozofię na analizie spotkań, na poznawaniu pierwszej ligi, bo debiutuje i na tym ja bym się skoncentrował, biorąc pod uwagę również moje debiuty z niższego szczebla, bo długo pracowałem na niższym szczeblu i być może za dużo czasu poświęcałem na czytanie artykułów, na opinii, na mediach, na wywiadach. Uważam, że to jest błędem. Koncentrujmy się na pracy z drużyną, a to boisko później odda. Trenerze, a proszę powiedzieć, bo powiedział trener, że w tej chwili jest osobą bez pracy, czy w ostatnim czasie pojawiały się jakieś propozycje, czy na razie po prostu trener potrzebuje odpocząć, ochłonąć, czy już gdzieś tam pali się do pracy? Znaczy ja jestem realistą. W momencie zwolnienia z Koniczanki wszędzie obsady trenerskie były i decyzje były podjęte. Wszyscy trenerzy rozpoczynali nowe sezony i nie zdarza się w polskiej piłce sytuacja taka, jak zdarzyła się rok temu przy Piłsudskiego niestety, a myślę, że ja również bym nie podjął pracy, gdzie zostałby trener zwolniony, świeżo zatrudniony, bez spotkań. No ja spokojnie czekam, oglądam kilkanaście spotkań w tygodniu i śledzę wszystko, jestem gotów, rozwijam się, jeżdżę po stażach, byłem w Opalenicy chociażby ostatnio kilka dni, obserwując reprezentację Niemiec U19 i widząc i marząc, jak wyglądają zajęcia treningowe, jaka jest intensywność reprezentacji Niemiec U19 i naprawdę z uśmiechem na ustach wróciłem stamtąd po kilku dniach zarażony znowu tym, co kocham. A poza tym no, ja uważam, że nie wiem, czy podejmę się w ogóle pracy już znając siebie i nabierając doświadczenia w Chojniczance w trakcie rundy. Ja nie należę do trenerów, którzy wejdą i zaczarują, krzykną, zmotywują, tylko należę do trenerów, którzy wykorzystują okres przejściowy, wykorzystują okres przygotowania specjalnego, wykorzystują okienko, rozwijają zawodników i wolałbym budować, wolałbym, żeby jeżeli będzie takowa oferta, żeby ktoś miał przekonanie do mojej osoby i do realizacji planów, jakie sobie właściciel czy zarząd klubu zakłada związane ze mną,
I to są dobre przykłady. Każdy ma ciężkie momenty, jak chociażby przykład trenera Dziurdziewicza, gdzie wszyscy go już zwalniali, jak chociażby przykład trenera Stawowego, którego przedwczoraj mogli kibice Widzewa obejrzeć grę jego zespołu. Uważam, że trenerzy to nie są czarodzieje, że trenerzy potrzebują zaufania, czasu i spójności w działaniach. I jeżeli taki projekt będzie, to oddam całego siebie i zaangażuję się w niego. Czy do tej pory, panie trenerze, wyniki, które miały miejsce i w Ekstraklasie, i w pierwszej lidze, są dla pana jakimś dużym zaskoczeniem, czy po tych trzech kolejkach w jednej i w drugiej lidze uważa pan, że wszystko wygląda tak, jakby pan to, powiedzmy, przed sezonem zakładał, czy jednak mamy jakieś drużyny, które pana zaskoczyły in plus, no i oczywiście te też w drugą stronę? Czy wie pan, ja staram się nie bawić jakby jak Buchmacher w analizowanie tego, kto powinien być wyżej, kto niżej, bo tak naprawdę ta tabela liczy się po ostatnim meczu. Natomiast cieszy mnie jedno, że ja widzę progres i w Ekstraklasie, i w pierwszej lidze z meczu na mecz, i również w naszych pucharach, że widać, że czas trenerów broni naszą wiedzę trenerską i nasze szkolenie naszych trenerów, bo nie mamy co się wstydzić w naszym kraju. I jak ktoś by sobie odtworzył pierwsze kolejki w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, czy pierwsze mecze eliminacji do europejskich pucharów, a obejrzałby teraz, to widać, że nasi trenerzy naprawdę solidnie pracują i ten poziom się podnosi. Także to mnie cieszy i to jest moja jakby analiza tych pierwszych kolejek w poszczególnych ligach. Pracował pan w wielu klubach w Polsce. Mam takie pytanie. W którym z tych klubów zarządzanie klubem wygląda tak najrozsądniej, tak najbardziej profesjonalnie? No, też uważam, że trenerom ciężko jest wypowiadać się na temat rządzących klubem i zarządzania klubami, aczkolwiek ja się w impulsie poczucia pokrzywdzenia i nerwów wypowiedziałem na temat czasów w Widzewie. Natomiast to ma być pion sportowy i trenerzy powinni się wypowiadać o dyrektorze sportowym, o szefie scoutingu i o całym pionie sportowym, jak to wygląda. I ja uważam, że to będzie duży optymizm dla kibiców Widzewa i dla słuchaczy, że z wszystkich klubów, w których pracowałem, to jednak mój pobyt i moja praca w Widzewie wyglądała najbardziej profesjonalnie. I jak chociażby odbyłem, kiedyś to policzyłem, 29 stażów w klubach zagranicznych, to naprawdę to do tego się zbliżało, gdzie dyrektor akademii, który przyszedł, jego wizja i spojrzenie i zaangażowanie w pracę, dyrektor sportowy, dyrektor scoutingu, no to było w Widzewie naprawdę poukładane z dużą dozą optymizmu i byłem przekonany, że to będzie nasza wspólna droga do jakiegoś tam celu, który sobie zakładaliśmy, i zaangażowanie tych ludzi w pracę wyglądało bardzo dobrze. To wszystko się rozwijało i jeżeli chodzi o piony sportowe, to w Widzewie wyglądało to zdecydowanie najlepiej z wszystkich klubów i to muszę powiedzieć. Być może na to pozwalał budżet, być może wielkość klubu i historia klubu, ale osobowości tych ludzi, którzy byli w Widzewie, których ja zastałem, były podobne do tego, jakbym sobie wymarzył, żeby w kolejnym klubie na takich ludzi trafić. A jak pan ocenia szkolenie w Widzewie, tą akademię piłkarską? Ja uważam, że jeżeli dyrektor Szymański dostanie odpowiedni czas i budżet na zmianę tej akademii, to myślę, że Widzew będzie w stanie wejść do tego grona, jak ja to nazywam, bo w Polsce według mnie jest pięć profesjonalnych akademii, do tego grona tych profesjonalnych akademii, i myślę, że jak klub przy tak dużym budżecie na tym szczeblu rozgrywek nie zapomni o infrastrukturze, nie zapomni o jakby w budżecie o akademii i zaufa temu człowiekowi w doborze trenerów, w prowadzeniu tego, to naprawdę wróży duży sukces i myślę, że to jest jeszcze trudniejszy zawód, bo to trener może w półtorej roku, dwa lata już pokazać, że jest dobrym trenerem, że zbudował wspaniały zespół, natomiast uważam, że
na akademię, to jest w mojej ocenie 5 lat i myślę, że po 5 latach Widzew będzie miał bardzo dobrą akademię, jeżeli komuś tam gdzieś się coś znowu w głowie nie przestawi. No cóż, panie trenerze, pozostaje nam bardzo gorąco jeszcze raz podziękować tutaj za tą prawie że godzinkę, którą razem spędziliśmy. Ja na zakończenie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i może tak na koniec tej naszej rozmowy chciałby pan jeszcze dwa słowa od siebie do słuchaczy naszego radia powiedzieć. To bardzo proszę. Ja chcę tylko powiedzieć, że prawdziwy kibiec, który w sercu ma klub, jest zawsze z drużyną i do końca drużynie kibicuje bez względu na to, jaki jest wynik. I przede wszystkim to, co zobaczyłem w sercu Łodzi, tak trzymajcie i myślę, że moment taki, jaki był po meczu dającym szczęśliwy awans przy braku zwycięstwa Gieksy, żeby więcej w naszej piłce nie dochodziło i żeby 99% wspaniałych kibiców nie brało odpowiedzialności za 1% bandytów. I to jest moje zdanie. I naprawdę ktoś, kto w ogóle w Polsce nie był na meczu Widzewa, to jeżeli wróci normalność i będzie tam komplet, każdemu, kto będzie mógł pójść, potraktować to jako rozrywkę, potraktować to jako pokazanie polskiej piłki, polskiego stadionu, polskiego dopingu, polskiego meczu swoim dzieciom czy przyjaciołom nawet z zagranicy. Polecam naprawdę niesamowite przeżycie. Uważam, że w Polsce najlepszy doping w Polsce i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Grałem mecze na Legii, grałem mecze na Lechu. Uważam, że na Widzewie gęsia skóra już w drugiej minucie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję bardzo i dobranoc. Dziękujemy panie trenerze, życzymy dobrze, wszystkiego dziękuję. Dobrego, dobranoc. Dobranoc. No to moi drodzy, jesteśmy już po, myślę, bardzo interesującej i ciekawej rozmowie z trenerem Zbigniewem Smułką. Arturze, jakie są twoje wnioski po tej rozmowie? Cóż, naprawdę szkoda mi tego, jak potraktowano trenera w Widzewie, gdy prowadził łódzki zespół, przygotowując go do sezonu ligowego. Ciężko musiał pewnie przyjąć całą sytuację o zwolnieniu. No i naprawdę... Cóż mogę powiedzieć? No, przykro, że tak się stało, bo wydaje mi się, że trener Smułka mógł coś pokazać w tym klubie. Wnioskuję to po tym, że dogadywał się z zawodnikami, bo tak to wyglądało na treningach. A wiadomo, że atmosferą można zbudować bardzo dużo, bo to jest podstawa, to jest taki filar. Moi drodzy, dziś już odbyło się jedno spotkanie czwartej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Arka Gdynia pokonała Wysokomieś Legnica 4-0. Odbyło się też jedno spotkanie w Ekstraklasie, drugie obecnie trwa. Wysoka wygrana Rakowa Częstochowa nad Podbeskidziem Bielsko-Biała 4-1. Obecnie w Krakowie Wisła. Kraków przegrywa z Wisłą Płock 0-2. No i to już tak poza konkursem początek sezonu Bundesligi. Bayern Monachium w tej chwili rozbija już w pierwszym meczu sezonu Schalke Gelsenkirchen 4-0. Robert Lewandowski otworzył swoje konto, nawet już jest 5-0. Sprawdzę, czy nie, no niestety Robert nie strzelił drugiego gola. Bayern prowadzi 5-0. Hat-trick Serge Gnabry'ego, jeden gol Leona Goretzki i jeden gol z karnego Roberta
Lewandowskiego, a więc Lewy otworzył licznik z bramkami w sezonie 2020-2021. Teraz, moi drodzy, za chwilkę dosłownie będziemy łączyć się z Mariuszem Rachubińskim, z którym porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda to wszystko w tej nowo utworzonej sekcji futsalowej, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie ligowe rozgrywki, a później oczywiście jak nam nie zaśniecie, no to zapraszamy do interakcji z nami. Będzie otwarta linia dla słuchaczy. Ja was oczywiście poinformuję, jak ta linia zostanie otwarta. Tutaj dostałem informację, że nasz gość będzie gotowy za około 10 minut. Artur, powiedz mi, jak ty oceniasz nasze szanse w jutrzejszym meczu? Uważam, że mamy spore szanse. Z Tomil Olsztyn też nie zachwyca. Dotychczas, z tego co kojarzę, zdobyli jeden punkt z Giekasem Tychy. Nie jest to jakiś zespół, którego musimy się obawiać, mimo że nie grałem jakoś fantastycznie. Warto zauważyć, że Stomil do tej pory żadnej bramki nie strzelił na poziomie pierwszej ligi w tym sezonie. 5 stracił, więc musimy, tak uważam, że powinniśmy wygrać się w tym meczu. Gra, myślę, że z meczu na mecz coraz lepiej, jeżeli chodzi o grę do przodu. W obronie w ostatnim spotkaniu też się to chyba poprawiło. No, co prawda oczywiście porażka porażką, ale myślę, że powinniśmy zwyciężyć w meczu ze Stomilem właśnie, tym bardziej u siebie. No, zobaczymy. Ja też jestem bardzo ciekawy jutro tego meczu. Niestety nie będę mógł go obejrzeć z wysokości trybun. Wybieram się od jutra na urlop, więc opuszczę dwa najbliższe mecze naszego ukochanego klubu i nie będę ich oglądał z wysokości trybun z Alei Piłsudskiego, ale powiem wam taką ciekawostkę, jak dzisiaj sobie liczyłem, to od otwarcia stadionu będzie chyba to dopiero mój 5. mecz, więc myślę, że ten wynik jest całkiem przyzwoity. Oczywiście chciałbym, żeby licznik tych meczów wynosił 0, ale no niestety, no, są sytuacje ważne i ważniejsze w życiu. Człowiek też czasami musi się zresetować i odpocząć, więc taka moja decyzja. Jeszcze dla was taka ciekawostka: w dzisiejszym meczu Arki Gdynia rozegrał również swoje kilka minut, aż 25, Rafał Wolsztyński, ale niestety Wolsztyn nie zaliczył ani asysty, ani bramki dla Arki, a więc musi jednak jeszcze poczekać Rafał na premierowe trafienie dla drużyny z Gdyni. Artura, czy dla ciebie te trzy kolejki i tabela, jaka obecnie się kształtuje, jest dla ciebie jakieś zaskoczeniem in plus któraś drużyna, albo in minus, no wykluczając Widzew oczywiście? No, to trzeba wziąć pod uwagę, że to jest początek sezonu, to tu jeszcze wiele może się poprzestawiać. Trudno mi powiedzieć tak naprawdę, czy coś takiego jest zachwycającego, czy nie. Sandecja Nowy Sącz, tak patrzę na tabelę, 17 miejsce. Myślę, że chyba ten zespół stać na więcej. No, oczywiście zachwyca gra ofensywna ŁKS-u. Strzelają dużo goli i dotychczas też żadnego nie stracili. A takich drużyn mamy w tej lidze 3. Obok ŁKS-u jest to Bruk Bet Termalika oraz Górnik Łęczna. Ale jak wspomniałem, początek sezonu,
Jeszcze wiele może się zdarzyć. Tabela może się naprawdę przetasować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No to prawda. Tutaj ta tabela jest bardzo, bardzo spłaszczona, myślę. Bayern tymczasem, moi drodzy, strzela szóstą bramkę. Strzelcem bramki Thomas Müller, asysta Robert Lewandowski. To tak w ramach przerywnika. A my jeszcze sobie tutaj chwileczkę porozmawiamy z Arturem i będziemy za chwilkę dzwonić do Mariusza i liczymy oczywiście na waszą interakcję po rozmowie z Mariuszem, bo myślę, że wielu z was tutaj tej audycji z trenerem i tej rozmowy przede wszystkim z trenerem Smułką uważnie słuchało i myślę, że macie wiele do powiedzenia, także za kilkanaście minut linie telefoniczne zostaną otwarte. Numer do studia oczywiście zostanie przypomniany. Ja teraz sobie jeszcze zerknę na Twittera, czy coś pisaliście może w kontekście naszej rozmowy z trenerem Zbigniewem Smułką. Na chwilę obecną widzę tylko komentarz Grzegorza Tomczyka. O, i mamy drugi kolej nas. Mamy drugi również komentarz pod słowami trenera. Nie było prawdą, że otrzymałem możliwość powrotu do Widzewa. Nie chciałbym nawet tego zrobić. Ubrudzić się jeszcze raz nie tym, nie będę tutaj cytował, jakim obrzuciła mnie Martyna Pajączek, na co Mariusz Alkuch. To widzę metoda zarządzania od sasa do lasa, jeszcze nie zaczął pracować, a już zwolniła. Jak się sprawdzi następca, to jak się nie sprawdził następca, to chciałaby ten wrócił, który jej zdaniem nadawał się od początku. Śmiech przez łzy i komentarz Grzegorza Tomczyka. Grubo, ale trener Smułka ma prawo do gorzkich słów. Jeszcze tutaj przejrzę wasze wpisy, być może któryś ze słuchaczy coś ciekawego do nas napisał. Na ten moment nie widzę, ale tak jak wspomniałem, zachęcam do interakcji z nami. Tutaj jest jednak jeden jeszcze komentarz pod wpisem. Nie mam żalu do trenera Kaczmarka za to, że ten przyjął po mnie drużynę. Sam nie wiem, jakbym się zachował w takiej sytuacji. Zawód trenera jest bowiem bardzo specyficzny. Wielu zawodników utrzymywało ze mną kontakt po odejściu, a my ją dzwonił z prośbą o radę, czy iść na wypożyczenie do Bytowi. Na to futbolowy Marudo odpowiada: w sparingach było widać, że mimo krótkiego czasu współpracy trener złapał fajną więź z piłkarzami. Ciekawe, co by było, gdyby to on prowadził Widzew. No, powiem wam, moi drodzy, że też mnie to niezwykle ciekawi, co by wtedy było, no ale na ten moment się tego nie dowiemy. Myślę, że... Jako taki przerywnik chciałbym dorzucić, że Bayern wygrywa z Schalke 7-0 już. O, no więc mamy siódemkę z przodu, więc to już jest naprawdę... I debiutancki gol Leroya Sané. No więc jak wszyscy to wszyscy, ja moi drodzy, już teraz dzwonię do Mariusza Rachubińskiego, także za chwilkę będziemy mieli z Mariuszem połączenie i pogadamy sobie o futsalu, czyli o troszkę innej odmianie piłeczki kopanej. Myślę, że Mariusz również nam będzie miał tutaj wiele do powiedzenia. Osoba, do której dzwonisz, Mariusz Rachubiński. O, niestety Mariusz jest, jak widzę,
jeszcze chwilowo zajęty, więc spróbujemy dosłownie za chwilę, może coś mu tam wypadło pilnego. No więc mam nadzieję, że za chwilkę będziemy mogli z Mariuszem sobie swobodnie tutaj porozmawiać. Moi drodzy, oczywiście zapraszamy Was na jutro, bo jutro dzień meczowy, a więc dzień święty. Jak zawsze jesteśmy z Wami już od samego rana do późnych godzin wieczornych. Także będzie ciekawie. Oczywiście na koniec naszej audycji podzielę się z Wami ramówką, którą mamy dla Was na jutro przygotowaną. Cóż by tu jeszcze powiedzieć? No powiem Wam, moi drodzy, że ja też jestem po derbach, bardzo, bardzo rozpaczony byłem przez prawie 48 godzin. Nie mogłem dojść do siebie po tym wyniku, bo spodziewałem się jednak zupełnie czegoś innego po naszym zespole. Po naszym zespole, ale niestety tym razem się nie udało. Zgubiłem wątek. Będziemy mieli okazję do rewanżu w rundzie wiosennej, a być może wcześniej, bo przypominam, że jest również taka możliwość, że będziemy mogli spotkać się w ŁKS-ie. Niech w ŁKS-ie będzie okazja, jeżeli obydwa zespoły będą mogły trafić na siebie w Pucharze Polskim, jeśli pokonają oczywiście swoich rywali. Arturze, czy ty tam usnąłeś? Nie usnąłem. A ty chciałbyś derby w Łodzi jeszcze raz, czy na razie masz przesyt i ci to wystarczy? Nie, no wiadomo, że takie derby to jest fajna sprawa. Dobrze jest żyć takimi spotkaniami. Ale myślę, że czasami warto chłonąć i poczekać, bo samo czekanie to już jest też, ma coś po prostu w sobie. No to prawda, to są jednak derby i... To buduje klimat, tak jest moje zdanie. To się zgadza. Ja też przyznam szczerze, moi drodzy, że no, czekałem na te derby. To były moje drugie derby w życiu. Niestety pierwsze zakończyły się bezbramkowym remisem, drugie bolesną przegraną na własnym boisku 0-2, więc może do trzech razy sztuka. Ja, moi drodzy, spróbuję jeszcze raz skontaktować się z Mariuszem Rachubińskim. Miejmy nadzieję, że już tym razem nie będzie żadnych przeszkód i uda nam się z Mariuszem już tym razem bez problemu połączyć. I będziemy mogli o ten futsal zapytać i o te stroje. Halo? Halo? Witam, Adam Sadowiak, ze mną mój współprowadzący Artur Wachowicz. Witamy Cię, Mariusz, bardzo wieczór. Serdecznie. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim kibicom i witam wszystkich.
Mariusz, powiedz nam, jak tam przygotowania do inauguracji sezonu futsalu, bo to też pewnie teraz grzeje troszkę kibiców. No, na pewno jest to nowy projekt, który wchodzi w ramy Widzewa. Jest to sekcja futsalu, troszeczkę inna odmiana piłki nożnej, halowej, to piłka halowa. W naszym regionie już tutaj znana, bo Gatta z Duńska Bola, dosyć duże sukcesy, która wprowadziła ten nasz łódzki, wcześniej Gręba Chódź, KP Łódź, takie drużyny, które występowały w Ekstraklasie, więc rodzi się coś nowego. Uważam, że to bardzo, bardzo ciekawa dla kibiców. Myślę, odmiana tego, czego na dużym boisku się nie zobaczy, czyli bardzo dynamiczna gra, bardzo, bardzo bym powiedział ciekawa w różne rozwiązania taktyczne. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A gdybyś mógł przybliżyć kibicom zasady, jakie będą podczas tych waszych meczów obowiązywać, bo pewnie nie każdy jest w stanie... Już mówię, jest to gra czterech zawodników plus bramkarz. Czas gry 2x20, czyli zatrzymywany, gdy piłka opuszcza boisko. No, tak jak mówię, to ciekawy sport. Ci, którzy wiedzą i znają, co to jest futsal, to na pewno tutaj my jako nowa sekcja będziemy chcieli pokazać, że warto przyjść i poświęcić sobie swój czas i pokibicować Widzewowi w takiej odmianie. A jakie cele są postawione przed zespołem na ten sezon? Na pewno tutaj o celach, jakie sobie stawia zespół, to rozpocząć to wszystko. To jest najważniejszy cel, bo jest to coś nowego, co się zbudowało. Na pewno wiele pracy przed trenerem, drużyną, osobami, które bardzo mocno zaangażowały się w to, by ten klub Widzew Futsal wszedł na dobrą ścieżkę w Polsce. Mówimy później o Ekstraklasie. Na razie jesteśmy w pierwszej lidze, gdzie zastąpili śmie zespół Malwę. Została tu przeprowadzona taka, bym powiedział, oddanie zespołu do sekcji właśnie Widzewa futsalu. Więc o celach może teraz głośno nawet nie chcemy mówić. Na pewno chcemy dobrze tutaj wystartować i zobaczyć, co to z tego w ogóle wyjdzie. Powiedz mi, bo słyszałem, że też szykujecie transfery bardzo, bardzo głośne. Czy mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy? Bo poza właściwie Olkiem Majerzem, no to tak niewiele wiemy. No ten tak, jest trener grający Marcin Stanisławski. Myślę, że to tak, o takich ludziach tutaj trzeba na początku mówić. Człowiek idealny na tej pozycji, którą bierze w klubie, czyli jako trener i trener grający. Ogromne doświadczenie, były reprezentant Polski. Człowiek, który teraz futsalem już przez wiele, wiele lat jest bardzo zżyty. Też duże sukcesy jako zawodnik w futsalu, więc uważam, że ta osoba jest tutaj główną i głównym motorem napędzającym to wszystko. Jest Darek Słowiński, kolejna osoba, która też już w futsalu wiele, wiele lat i w dużej piłce też znana. Reprezentant Polski wtedy były w futsalu i w beach soccerze, więc też znane nazwisko tutaj w naszym regionie łódzkim. Czy wielkie transfery? Nie, jest to chyba bardziej drużyna ludzi z pasją, którzy się zaangażują w ten projekt i o dużych transferach tutaj na razie nie możemy mówić, bo drużyna jest zbudowana na ludziach z pasją i na ludziach tych, którzy chcą zagrać z herbem na piersi w Widzewie w futsalu, więc myślę, że tutaj możemy się zatrzymać na razie przy takich celach.
Kiedy wyszedł taki pomysł, żeby zbudować taki projekt Widzewa i kto właśnie jest autorem tego projektu? Projekt na pewno już od gdzieś jakiegoś roku krążył. Wiem, że Maciek Szymański też jest tutaj osobą, która też mocno naciskała, żeby taka sekcja w Widzewie powstała. Jest to, tak jak powiedziałem, szybki, nowoczesny, bym powiedział, rodzaj wprowadzania też treningu w akademii. Jeśli chodzi o małe gry, futsal jest małą grą, gdzie bardzo dużo się dzieje pod presją przeciwnika, gdzie trzeba mieć fenomenalną technikę, żeby uczestniczyć w tym sporcie i dużo szybkości działania taktycznej. Więc to wszystko się przekłada, że Maciek też bardzo chciał, żeby ten projekt ruszył w Widzewie. No i ten projekt rusza. Jak to wszystko wyjdzie, to czas pokaże. Mam nadzieję, że z sukcesami. Czy wy już tego pierwszego waszego rywala, zespół z Gniezna, to macie na czynniki pierwsze rozpracowane? Były już jakieś, nie wiem, może filmiki oglądane odnośnie tej drużyny, jakieś słabe, mocne punkty? Czy to dopiero przed wami? Powiem tak, mamy jakiś materiał właśnie, zakończyliśmy o godzinie 22, stąd też mój czas dopiero po 22. Mogliśmy się tutaj dzwonić, bo też byłem na odprawie przedmeczowej. My mamy swoje jakieś nakreślone cele, my tego wszystkiego dopiero zapoznajemy się z tym, co my mamy bardziej, co my będziemy chcieli robić. Jest to pierwsza liga, więc ciężko tutaj jeszcze o dobre rozpracowanie przeciwnika, więc tutaj skupiamy się bardziej na sobie niż na przeciwniku. No to chyba dla was najważniejsze, żeby dobrze wejść w ten sezon, bo myślę, że oczekiwania pewnie wśród kibiców też będą duże. No. Gracie w niedzielę, tak? O ile dobrze tak, pamiętam. Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich na ten pierwszy mecz. Wiadomo, że okres ten pandemii jeszcze blokuje wejście na halę. Ale głównie no, też liczymy na ogromne wsparcie i drużyna będzie liczyła na ogromne wsparcie kibiców. Mam nadzieję, że my naszym zaangażowaniem w tą sekcję w futsalu i dużą, bym powiedział, dużymi chęciami do pokazania dobrego futsalu przyciągniemy też kibica, który tutaj będzie naprawdę miał wiele, wiele fajnych momentów. No i oczywiście gramy dla Widzewa, to jest pierwszorzędna rzecz, gdzie każdy z tych zawodników, ja już miałem przyjemność jako zawodnik na dużym boisku reprezentować nasze barwy, jest to mój klub i po raz kolejny, czy założę tak naprawdę znowu na minutkę tą koszulkę, czy na więcej w tych meczach, to na pewno będzie to dla mnie ogromny zaszczyt po raz kolejny reprezentować Widzew w troszeczkę innej odmianie piłki nożnej. A powiedz, nie tęsknisz za tą trawą, za tą murawianą, że tak powiem, odmianą futbolu? Na pewno człowiek tęskni i myślę, że tak jak ja się rozstałem gdzieś z Widzewem, to też jakiś lekki niesmak pozostał, ale to jest mój klub, to jest tak naprawdę moje życie, które tutaj przeszedłem od młodego człowieka, który przychodził i się przewracał na piłce na ulicy Niciarnianej w Naborach, doszedł do pierwszej drużyny, spełniałem swoje marzenia, a teraz po raz kolejny jest dla mnie to jakaś ogromna i na pewno duża przyjemność być znowu zawodnikiem Widzewa. Tak jak mówię, w innej odmianie, ale chyba ten czas grania na trawie już jest poza mną, więc teraz się trzeba cieszyć tym, co pozostało już na stare lata.
No cóż, Mariusz, nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać za was kciuki, życzyć wam powodzenia, żebyście dobrze weszli w ten sezon i skończyli go tak naprawdę jak najwyżej, a my pewnie ze swojej strony, jak i ze strony kibiców możemy obiecać, że będziemy was wspierać najlepiej, jak to tylko będzie możliwe. Dziękuję bardzo i tak naprawdę to, co mówiłem wcześniej, to wsparcie na pewno kibiców będzie bardzo potrzebne, bo tutaj jest młody zespół, który na pewno, i to są ludzie mocno, bym powiedział, związani też z klubem, to są ludzie z pasją, którzy przyszli tutaj grać dla Widzewa bez żadnych, bym powiedział, zobowiązań innych, więc tutaj duży szacunek, duża, dobra robota trenera zrobiona, więc my wszystkich zapraszamy gorąco na to wydarzenie pierwsze i mam nadzieję, że ten cel, który jest na samym końcu, osiągniemy wszyscy razem. Niebawem, znaczy niebawem, w tej lidze rozegracie ciekawe spotkanie z Legią. Najpierw ten zespół Widzewa w normalnej piłce nożnej zagra w Pucharze Polski, wy natomiast zagracie w futsalu. Jakoś już się nastawiacie do tego spotkania? Myślicie gdzieś tam, gdzieś z tyłu głowy nad tym meczem, czy na razie się skupiacie po prostu na tym, co jest teraz? Znaczy na pewno to będzie spotkanie, wiadomo, spotkają się dwie firmy, które zawsze elektryzują moment spotkania, bo będzie grał Widzew z Legią, więc na pewno ten mecz już gdzieś tam jest w głowie, ale najważniejsze to rozpocząć tą ligę, wprowadzić się dobrze, zapoznać się z pewnymi rzeczami, jakie nas czekają w tym nowym sporcie, dla co po niektórych. Ja osobiście mam doświadczenie z futsalem, bo też jako były zawodnik Gatty, Grębacha w Ekstraklasie czy KP Łódź miałem możliwość gdzieś zdobywać to doświadczenie, ale są też tutaj chłopcy, którzy dopiero przyszli i się będą tego sportu uczyć. Nie jest to łatwe na szybko też postawić taką sekcję do życia, ale zrobimy wszystko, żeby to dobrze wyglądało. Żeby to dobrze wyglądało i ta jakość futsalowa na pewno się pojawiła. Kto z zawodników Widzewa najbardziej się wyróżnia, jeżeli chodzi o drużynę futsalu? Teraz z tych obecnych, których już mamy w drużynie? Tak, tak. Tu każdy ma tak naprawdę już jakąś rolę do spełnienia, więc nie chcę tutaj mówić o jakichś wyróżnieniach. Każdy ciężko pracuje na treningu. Dużo, dużo ze sobą rozmawiamy, dużo tej wiedzy próbujemy też przekazać chłopakom futsalowej. Szczególnie te osoby, które mają już doświadczenie z tym sportem, tak jak mam wcześniej wspomniałem, Marcin Stanisławski, czy jako trener Darek Słowiński. To są osoby, które tą wiedzę na pewno będą przekazywały z treningu na trening i z meczu na mecz. Więc tutaj na pewno bazujemy na tych osobach. No i tak naprawdę co z tego wyjdzie, to czas pokaże. Dzięki. Dziękujemy Ci, Mariusz, bardzo serdecznie, że znalazłeś czas, bo sam, jak sam powiedziałeś, mieliście jeszcze dzisiaj odprawę, pewnie już gdzieś te emocje was siedzą, także wypocznij, nabierajcie siły na niedzielę i zagrajcie tak, jak na drużynę Widzewa przystało. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich kibiców. Mam nadzieję, że po sobotnim meczu już w dobrych nastrojach kibice w takiej ilości, jakiej będą mogli się pojawić na hali, to będą nas wspierać i gorąco zapraszam na mecze Widzew Futsal Gniezno. Dziękujemy bardzo. Trzymaj się. Dobranoc. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. No i moi drodzy, rozmowa z Mariuszem Rachubińskim już za nami. Dowiedzieliśmy się troszeczkę o zasadach, dowiedzieliśmy się o przygotowaniu do tego niedzielnego
meczu. Ja już, moi drodzy, właśnie w tym momencie otworzyłem, odpaliłem dla Was linię telefoniczną. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do interakcji z nami. Przypominam, numer do studia 42 233 80 19. Jeśli macie ochotę, to dzwońcie, bo jeszcze mamy troszkę ponad pół godzinki na interakcję tutaj z Wami. Ja sobie pozwolę jeszcze zerknąć na Twittera. Odpalę sobie Twittera, zobaczę, czy gdzieś tutaj coś piszecie do nas. Spojrzę, czy gdzieś tutaj coś pisaliście, pytaliście. Na razie niestety nic nie widzę. Jeśli chodzi o wasze pytania odnośnie czy to futsalu, czy to rozmowy z trenerem Zbigniewem Smułką, no liczymy przede wszystkim teraz, że te telefony się rozdzwonią, bo ostatnio w naszym radiu tak bywało. O, i proszę, jakby na życzenie. Halo, dobry wieczór, Radio Widzew Siekłaniacki, mamy przyjemność. Witam panów, Michał z tej strony. Witamy się bardzo serdecznie, Michale. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, po tej rozmowie z Rachubińskim odnośnie futsalu. No generalnie no fajny sport, tak? Piłkarze, futsalowcy tam technikę mają zajebistą, nie to co to nasi tam niektórzy piłkarze. Ale tak się trochę zniesmaczony tam czuję, bo właśnie tak mi się tak wydaje, że niestety klub bardziej powinien zainwestować, przynajmniej medialnie, w koszykówkę kobiet, która no niestety upadła, tak? Spadła z ekstraklasy. Myślę, że medialnie więcej byśmy zyskali na tym, gdyby jednak tą koszykówkę wesprzeć, tak? No jest tam projekt, kibice przy zakupie karnetu mogli dawać swoje cegiełki na kosza. Dzisiaj też rozpoczęła się sprzedaż karnetów. No i mamy nadzieję, że jednak ten kosz się podniesie, bo no, przykra sytuacja. Ja tylko przypomnę tym, którzy nie wiedzą może albo zapomnieli, że nasza drużyna w ubiegłym sezonie zajęła 9. miejsce. Był jeden mecz do zakończenia w sezonie zasadniczym z Wisłą Kraków w Krakowie przy naszym zwycięstwie, które było bardzo prawdopodobne, bo Wisła wtedy była w bardzo takiej słabiutkiej formie. No to pewnie byśmy do tych play-offów awansowali i zagrali pewnie w ćwierćfinale z Arką Gdynia. No niestety decyzją Polskiego Związku Koszykówki rozgrywki zostały zakończone z takim stanem po tych 20 kilku kolejkach i obecnie skończyliśmy sezon na 9. miejscu. No niestety klub był zmuszony wycofać swoje papiery licencyjne. Dzięki uprzejmości Polskiego Związku Koszykówki otrzymaliśmy licencję warunkową na grę w pierwszej lidze. Sezon też startuje za chwilkę na początku października, także serdecznie zapraszamy na mecze do hali parkowej. No i oczywiście zachęcamy do kupna karnetów. Natomiast ja mam do ciebie, Michale, pytanie. Jak twoje wrażenia po rozmowie z trenerem Smułką w naszym radiu? Znaczy, chciałem jeszcze do Smułki przejść za chwilkę, tylko chciałem tutaj jeszcze ten temat trochę koszykówki pociągnąć, bo z tego co pamiętam, no to nie chodziło o to, że widzę został zdegradowany, bo mieliśmy dostać dziką kartę, tylko nie było właśnie pieniędzy, tak? Żeby zagrać w tej ekstraklasie. Miasto, budżet tam
No wiadomo tam, no wiadomo, kto tam w Urzędzie Miasta Łodzi te pieniądze tam rozdaje, no nieważne, nie o to chodzi, ale o co mi chodzi? Jeśli na oprawę derbów można było zebrać 16 tysięcy na zrzutce, tak? A na koszykarki zebrano 9 tysięcy, no to tak mi się coś tu nie podoba. To jest to Ekstraklasa, tak? Jedyny klub Widzewa, który grał w Ekstraklasie. No, w portalach zawsze tam jakieś tam coś o koszykówce jest. Zawsze tam jakieś wzmianki by były. A no, w futsalu niestety, no, mało kto pisze. Ja tu patrzę, jaki w Ekstraklasie w futsalu grają zespoły z Lubawy, grają na przykład, tak? Z Opola, z Leszna, ze Zduńskiej Woli, Wilanów Warszawa, gdzieś tam, tak, Uniwersytet Śląski, Pniewy nawet grają, Lęborg, Laskowice jakieś, Chojnice. Także no, myślę, że niepotrzebnie odpuściliśmy temat koszykówki. No ale może uda się awansować i jakoś te pieniążki na przyszły sezon zdobyć. A jeśli chodzi o, no, o ten raz Smułkę, no to no cóż więcej, no to jest można powiedzieć, że no to właśnie prezes Pajączek dała swoją osobą, właśnie pokazała, jaką jest osobą, skoro zatrudnia trenera tylko po to, żeby przez tamte 2-3 tygodnie na obozie kierował drużyną, bo już było wiadomo, że przyjdzie Kaczmarek. Trener Smułka o tym nie wiedział, ale że przez 2-3 tygodnie nie miałby kto trenować, tak? Musiałby, nie wiem, jakiś tam zastępczy trener być. Smułka pewnie by się na takie coś nie zgodził. Pani Pajączek nie chciała się najeść wstydu, więc no, ściemniła, że tak powiem, tak? Trener Smułka nic nie wiedział o takiej planowanej akcji, a to wyszło później, po fakcie, tak? Nawet, żeby nawet już powiedziała prosto w oczy, że dzwoniła, tak jak mówi trener Smułka, nie mógł się dodzwonić ani do jednego, czy tam do niej. Nie wiedział o tym, tak? Że jest dzwoniony, dowiedział się z internetu od chłopaków, z piłkarzy, którzy tam na ostatnim sparingu, który prowadził, podbiegli do ławki, pokazali, że się z nim solidaryzują. Myślę, że już wtedy ta drużyna zaczęła być rozbijana, tak? Mentalnie. Nie wypada się z tobą nie zgodzić, bo jeśli trener przytoczył sytuację, że wchodzi na stołówkę, a piłkarze ze spuszczonymi głowami i bardzo smutni, no to wiadomo, że to nie świadczy o niczym dobrym. Ja, moi drodzy, pozwolę sobie przytoczyć tweeta tylko, którego umieścił Adams 1910. Kolejna niezależna opinia w tym samym tonie. Zaryzykuję też, że żadna persona nie generowała Widzewowi tyle złego PR-u od czasów Sylwestra Cacka. O kompetencjach i efektywności nawet nie wspomnę, ale czekajmy, pewnie da się nasz klub upodlić jeszcze bardziej, nie? Więc kolejna taka dosyć mocna opinia ze strony jednego z fanów, w stronę naszej pani prezes. No mnie to dziwi, że tam pani prezes na żadnej konferencji się w naszym szaliku chyba jeszcze nie pokazała, ani w koszulce, czy coś takiego, tylko w tej takiej swojej sukience albo czarnej, albo w kwiatkach. Jak na konferencji w Urzędzie Miasta była na czarno, także pewnie pan Salski się cieszył, bo to taki jego ulubiony chyba strój pogrzebowy, nie? Niestety. Że tak powiem, szyderczo trochę, nie? Niestety troszeczkę słabo, powiem szczerze, to wygląda, no ale nie nam to jakoś bardzo oceniać. Martwi mnie. Jutro na meczu panowie jesteście? Mnie niestety nie ma, ja wybieram się na urlop, więc mówię, tak jak wspomniałem, będzie to chyba mój czwarty czy piąty mecz, który opuszczę dopiero od 5 lat od otwarcia stadionu, ale na pewno będę śledził oczywiście relacje w naszym radiu. Nie wiem, jak jest z Arturem. Arturze, jesteś jutro na meczu? Mnie tam nie będzie materialnie, ale duchem i sercem przy Widzewie zawsze będę. A jeszcze chciałem coś powiedzieć, bo śmiało. Coś mnie ostatnio właśnie tak jestem, no można powiedzieć, że zszokowany, bo karnety są wykupione, tak? No ludzie chcą, może nie tyle chodzić na mecze, co nie chcą być pozbawieni chodzenia na mecze, jakby jakimś tam cudem się udało awansować wyżej, bo wtedy już się karnetu nie kupi, tym bardziej.
ale generalnie to znam ludzi, którzy chodzili od zawsze na Widzew, a którzy na przykład na derby się nie zapisali nawet na bilety, bo nie chcą oglądać gry tego zespołu, tak? Nie chcą oglądać, no, tych porażek, no, 5 porażek z rzędu, jutro oby nie było 6, ale naprawdę, no, Marcin Kaczorowski, tak? Były masażysta. On po prostu na derby się też nie zapisał na bilet. On jeździ na wszystkie wyjazdy na wyjeździe, no wiadomo, na wyjazdy jeździ wszystkie, ale on nie chciał już być na meczu derbowym. Miał już tego wszystkiego, ma tego wszystkiego po prostu dosyć, a to jest wszystko pokłosie tych rządów właśnie pani prezes Pajączek, no. Być może nie mnie się wypowiadać, ja nie miałem przyjemności rozmawiać z Marcinem od dość długiego czasu, natomiast mam nadzieję, że tak jak powiedział trener Smułka, dajmy trenerowi Dobiemu spokojnie popracować. Teraz mamy 3 mecze z teoretycznie słabszymi rywalami, tutaj powinniśmy zdobyć 9 punktów. Zobaczymy jak to będzie, ale no, powiem szczerze, że jeżeli my jutro nie zdobędziemy kompletu punktów ze Stominem, nie wygramy tego meczu, to naprawdę zacznę się o ten klub w tej pierwszej lidze obawiać. Tak znaczy no jutro jakbyśmy nie daj Boże nam się jakaś noga tam powinęła, no to obawiam się, że zacznie się znowu jakaś tam karuzela trenerska, tak? Pojawiać. I wtedy już trener nie będzie miał świętego spokoju. No wszystko muszą dać siebie piłkarze, na których postawi. Odstawił tam część na pewno. Nie będzie grał po czobu, to ale myślę, że będzie, musi teraz na Morzenia postawić, no bo kto w tej drugiej linii uważacie, by zagrał za niego? Wiesz co, ja będę może troszkę taki, że tak powiem, oryginalny, ale ja bym postawił na Daniela Mąkę, bo Daniel uważam, że jest doświadczonym zawodnikiem. Po drugie, no po coś jednak w tym klubie go zatrzymaliśmy. I po trzecie, widziałem Daniela na tej pozycji chociażby w meczu sparingowym z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Uważam, że zagrał tam bardzo dobre zawody, strzelił bardzo ładną bramkę. I chyba najwyższa pora, żeby ten chłopak w końcu jutro, jeśli nie w pierwszym składzie, to przynajmniej z ławki rezerwowych pojawił się na boisku. Osobiście tak, jestem tego samego zdania i liczyłbym też na występ Michaela Ameya. Myślę, że on też by mógł coś wnieść. To jest zawodnik, który potrafi zagrać odważnie, podobnie jak Fundambu. No i trzeba po prostu liczyć na zawodników odważnie grających, nie bojących się rywalizacji z przeciwnikiem, nie bojących się grać, nie wiem, nawet na trzech, tak jak ostatnio właśnie Fundambu grał. No Fundambu, bardzo Fundambu pokazuje swoje możliwości. Ja dzisiaj oglądałem audycję tam tego na kanale sportowym Stanowskiego z Włodarczykiem, tam był zaproszony Ludarczyk, nasz były piłkarz, to właśnie Stanowski stwierdził, że według niego tego, co widział jego możliwości, to Fundambu jeszcze nie pokazał nawet połowy tego, co potrafi. I myślę, że pan Krzysztof tutaj ma sporo racji, bo ja nie wiem, jaka jest wasza opinia, ale dla mnie Fundambu w tych 3 meczach, których grał, to jest najlepszy zawodnik, jakiego posiada Widzew na te obecne czasy. No na pewno, tylko właśnie to trzeba jakoś. Na pewno pod względem. Jakoś trzeba go wykorzystać, tak? Tak, i myślę, że to też jest kapitalna zagadka dla trenera Dobiego, gdzie Marvil by się czuł najlepiej. Ja bym postawił tego gościa gdzieś tam na pozycji 6 albo 8, żeby dogrywał te piłki. Czy to do Marcina Robaka, czy do Karola Czubaka. Bo wydaje mi się, że jednak nikt nie będzie na tyle odważny, żeby Marcina posadzić w takim meczu, jaki będziemy grać jutro, na przykład na ławce rezerwowych. Aczkolwiek nie wiem, czy to też nie byłaby taka pozytywna decyzja dla Marcina. Czy ten chłopak, gdyby wszedł z tej ławki rezerwowych, to
to nie zagrałby odrobinę lepiej niż w podstawowym składzie, ale to tylko oczywiście moja prywatna opinia. Z całą sympatią i szacunkiem do Marcina oczywiście. No na pewno Marcin daje z siebie wszystko, a ambicje ma no niepodważalnie. No ale to wszystko zawsze będzie jednak chyba zależeć jednak od trenera, tak? Bo jak skoro się zdecydował 8 zawodników wymienić na derby, to myślę, że jakby się odważył Marcina postawić na ławce, to najpierw na pewno się z nim spotka, pogada. Nie myślę, że jak Marcin jakieś tam argumenty otrzyma, no to na pewno nie będzie tam robił jakiejś tam wojny, tak? Z trenerem. Trener Dobi pokazał, że jest odważną osobą, że jest odważnym szkoleniowcem, więc wcale bym się nie dziwił, gdyby Robaka nawet posadził na ławce. Zastanawiam się, czy swoje 5 minut dostanie Robert Prochowicz. Znaczy mam na myśli nie 5 minut takich rozegranych normalnie 5 minut, tylko jako mecz od początku, tak? A tak jeszcze właśnie coś tam od strony mentalnej mówiliśmy o Fandambu, coś było w Fandambu i właśnie Stanowski też coś tam mówił, że jeśli on się poczuje psychicznie, że na niego stawiają, poczuje się mocny psychicznie, to wtedy będzie mógł pokazać wszystkie swoje możliwości. Czyli tak jakby jeszcze on nie do końca się zaaklimatyzował, tak widzę. Nie? Na pewno rozmawiają tam ze sobą, no bo nie wierzę, żeby tam nie dzwonili do siebie. Wiem, że jutro ma być na meczu też Stanowski, także no na pewno tam hucha i dmucha też jakoś tam na niego, stara się z nim tam rozmawiać. No myślę, że no powinno być dobrze, no Robaka bym jednak nie sadzał na ławce, bo to może by jeszcze tam jakieś odwrotne skutki, tak, były jakieś tej decyzji. No z Czubakiem, no Czubak, no mógł tak wyrównać no, stan meczu w derbach. Uderzył, no w sumie dobrze, tak? Jakby jakiś tam słabszy bramkarz stał w bramce, albo troszeczkę tam w lewo ta piłka zeszła, byłoby 1-1, też nie wiadomo, czy jak tam układ by się zachował, czy by zaraz nie strzelił na 2-1. Ale no myślę, że na Czubaka też trzeba stawiać. Nie można go trzymać też za długo na ławce, żeby tak jak było z Wolsztyńskim, wchodził tam na kilka, tam naście minut, w końcu tam atmosfera tam gęsta była. Myślę, że no po to też Czubaka sprowadzali, że no jakoś tam musieli sobie tam odnaleźć to ustawienie trener, żeby i jednego i drugiego w tym składzie trzymać. No zobaczymy, jak to będzie jutro. No zobaczymy. Gdybyś miał się pokusić, Michale, o wynik, to jaki wynik byś obstawił? Nie będę tego mówił, bo nie chcę wam psuć humoru. Rozumiemy. Spuszczamy za tym zasłonę. W niepamięć. Milczenie. Tak, puszczamy w niepamięć. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Przepraszam, że tak długo blokowałem linię. Absolutnie. Niech tam inni się jeszcze dodzwonią. Dzwoń jak najczęściej do nas. Serdecznie zapraszamy. No. Pozdrawiam panowie. Dobranoc. Pozdrawiam. My ciebie też. Dzięki, dobranoc. Także moi drodzy, już mamy pierwsze koty za płoty. Czekamy na wasze kolejne telefony 42 233 80 19. Ja tutaj przeczytam RDU komentarz odnośnie naszego wcześniejszego wpisu Adama S. Niezależna może i tak. Mam wrażenie, że złość i żal przez niego przemawia. Zły PR to ciągle jej robi. Pytanie, czy jest bezinteresowne. No, tutaj są inicjały. Zły PR to RW ciągle jej robi i pytanie, czy jest to bezinteresowne. Więc to też dobre. Dobre pytanie, ale to już tak jak wspomniałem, nie nam to, moi drodzy, oceniać. Jeszcze jesteśmy z wami parę minutek dosłownie i będziemy kończyć na dzisiaj, także jeśli macie ochotę z nami
porozmawiać. To serdecznie zapraszamy. 42 233 80 19 to jest oczywiście numer telefonu do naszej rozgłośni. A to tak ciekawe, bo tutaj Mario Łódź w odpowiedzi do Krzysztofa Stanowskiego, że były problemy, ale lecą, czyli kolejni zawodnicy z Konga, jak widać, lecą do Polski i tutaj jest pytanie od Mario Łódź do nas i do Krzysztofa Stanowskiego, czy lecą do Widzewa. No, kto wie, moi drodzy, postaramy się to zweryfikować, czy coś jest na rzeczy, czy tym razem może chodzi jednak o jakiś inny klub w Polsce, ale jak nam tutaj powiedział nasz słuchacz Michał Krzysiek Stanowski, jutro również wybiera się na stadion przy Alei Piłsudskiego, żeby na żywo w akcji obejrzeć swojego podopiecznego Marwila Fundambu. Ja mam nadzieję i bardzo głęboko, moi drodzy, wierzę w to, że my jutro się przełamiemy i wrócimy na ścieżkę zwycięstw, bo najwyższa pora, bo nie wygraliśmy przecież od pięciu meczów, licząc jeszcze ten poprzedni sezon. Mało tego, w tych pięciu meczach strzeliliśmy tylko jedną bramkę, a straciliśmy 11, więc no najwyższa pora coś z tym zrobić, bo po prostu takiej drużynie jak Widzew taka postawa nie przystoi, a z kim nie wygrywać, jak nie ze Stomilem, który również w tych trzech meczach ma zaledwie jeden punkt i bilans bramkowy ujemny. Potem spotkanie z jeszcze słabszą drużyną, moim zdaniem, od Stomilu, czyli z GKS-em Jastrzębie, który nie wygrał od 13 spotkań w pierwszej lidze, to tak w ramach statystyk i ciekawostek. O ile drużyna z Jastrzębia w pierwszym meczu przegrała 0-4 z Arką Gdynia, nie miała nic do powiedzenia, o tyle w kolejce numer 2, grając na stadionie Korony, drużyna z Jastrzębia już grała zupełnie inaczej, mimo iż przegrywała 2-0, zdołała doprowadzić do remisu, ale tam ostatecznie Emil Diakane z rzutu karnego strzelił bramkę na 3-2 i 3 punkty zostały w Kielcach. No i ten ostatni mecz drużyny z Jastrzębia również zaległy, nieudany. No, miejmy nadzieję, że ta pasca zostanie podtrzymana również w kolejnych meczach. Między innymi tym meczem z nami. Aczkolwiek pamiętajmy, że to już w ogóle taka przypominająca ciekawostka, że trenerem drużyny z Jastrzębia jest Paweł Ściebura, który w poprzednim sezonie prowadził z Kreczą Częstochowa, która miała patent na Widzew, bo grała nas dwukrotnie. Najpierw 1-0 w Częstochowie, by potem wygrać 2-1 u nas w sercu Łodzi, więc obawiam się, że to jednak... No to łatwym... teraz przegrają. Tak, ale mimo wszystko obawiam się, że to łatwy mecz jednak dla naszego zespołu nie będzie. Trener Stomilu Adam Bajewski powiedział, że w jednym z wywiadów powiedział, że przyjeżdżamy na Widzew bojowo nastawieni, więc na pewno też tanio skóry nie sprzedadzą. Stomil przed tygodniem przecież był już w Łodzi, tylko że grał z naszym lokalnym rywalem i tam bardzo się boleśnie przekonał o ofensywie UKS-u, bo przegrał 0-4. Jeśli chodzi o drużynę Stomilu, to na pewno bym zwrócił uwagę na Koki Hinokio. To jest zawodnik, który myślę będzie jutro tam próbował robić jakieś ciekawe rzeczy w ofensywie, jeśli chodzi o ekipę Stomilu, i na niego na pewno trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę, bo przez niego przechodzi większość akcji
ofensywnych ze strony olsztyńskiego klubu, także jutro miejmy nadzieję, że Koki Hinokio będzie niezwykle dobrze pilnowany przez naszą defensywę. Jak podawał portal Widzew, to my z Michałem Grudniewskim jest wszystko ok, więc myślę, że tutaj blok defensywny raczej nie zostanie zmieniony, czyli będziemy mieli w bramce Miłosza Mleczko, w obronie Krystiana Nowaka, Roberta Grudniewskiego, Łukasza Kozakiewicza. No i teraz pytanie, czy na lewej stronie zagra Filip Becht czy Patryk Stępiński? Moim zdaniem Becht. Od pierwszej minuty. Według mnie Filip też, że poza tym błędem, który popełnił przy pierwszej bramce dla UKS-u, to później zagrał już całkiem przyzwoite spotkanie i powinien zachować miejsce w składzie. Co do skrzydłowych, ciężko wnioskować, bo Dominik Kun moim zdaniem nie zagrał niczego rewelacyjnego. Z kolei znowuż Mateusz Michalski, który wszedł w drugiej połowie, również niczym nie zabłysnął, poza tym, że zaliczył 101 występ w Warwach Widzewa, czego mu serdecznie gratulujemy. Mateusz, życzymy Ci następnych setek, ale może jednak do tego licznika występów dołóż jutro jakąś bramkę, czego Ci bardzo, bardzo serdecznie życzymy. Również, jak doskonale pamiętacie, już kilkanaście spotkań temu swoje 100 meczów w Barwach Widzewa zaliczył Daniel Mąka, więc Danielowi to ja naprawdę bardzo, bardzo życzę, żeby w końcu wyszedł na to boisko i pokazał, co potrafi, bo uważam, że to jest gość z charakterem i na pewno, jeśli wyjdzie na boisko, to będzie chciał udowodnić, że pozostawienie go w Widzewie i przedłużenie z nim kontraktów, odbiegając już od tych wszystkich perturbacji, to była bardzo, bardzo dobra decyzja. Wiadomo, że nie zagra Bartłomiej Poczobut. No i teraz właśnie pytanie, czy trener Dobi zdecyduje się na jakąś ciekawą roszadę, czy znowuż powrócimy do, no co by tu nie mówić, grającego przynajmniej przez te dwa ostatnie mecze, dwa pierwsze mecze, bo w meczu z ŁKS-em Mateusz Boczyn nie zagrał, no to moim zdaniem zagrał poniżej, dużo poniżej swoich oczekiwań. Jak to jest w Twojej opinii, Arturze, jeśli chodzi o Mateusza Morzenia? Mateusz może nie gra niczego rewelacyjnego. Poza asystą w pierwszym spotkaniu nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. No, patrząc na to, jakim był piłkarzem powiedzmy kilka lat temu, a jakim jest teraz, no to jest bardzo duża różnica. Zapewne zagra, bo nie będzie właśnie Bartłomieja Poczobuta. No i tak naprawdę Widzew ma niewielkie możliwości, jeżeli chodzi o środek pola, no bo tam oprócz Patryka Muchy no, trener Dobil nie ma za bardzo kim tam wyjść i podejrzewam, że Morzeń właśnie zagra w miejsce Poczobuta. Oby zagrał lepiej. Mówiłeś wcześniej o skrzydłach. No, Kun może nie grał rewelacyjnie, ale myślę, że też nie grał jakoś bardzo źle, oddał ten strzał. Próbował coś tam robić, a to próbował atakować z lewego, a to z prawego skrzydła. Nie wychodziło, ale to też może być po prostu tylko jeden mecz, a w drugim mógłby zagrać inaczej. No, zobaczymy, może Amejał wyjdzie na drugim skrzydle fundamu i jakoś ta gra Widzewa będzie się układać na lepsze. Tak, przeglądam sobie teraz kadrę naszego zespołu i rzeczywiście poza Patrykiem Muchą i Mateuszem Morzeniem to my
nie mamy nominalnie środkowego pomocnika. No jest jeszcze Daniel Monko, o którym wspominałem, że on mógłby grać moim zdaniem na tej pozycji, no ale zobaczymy, jak trener Dobi podejdzie do tego. Będziemy pewnie wiedzieć już jutro około godziny 12, być może 11.30. Ewentualnie Rudola można by było przesunąć na defensywnego pomocnika, bo on bodajże grał na tej pozycji jeszcze chyba w czasach Pogoni Szczecin, tak? Nie przypominam może... sobie, żeby Sebastian gra... Nie przypominam sobie, żeby Sebastian grał na pozycji pomocnika, natomiast na pozycji lewego obrońcy oczywiście jak najbardziej tak. Jak najbardziej, tak, jeśli chodzi o lewą obronę, to tak, moi drodzy, ostatnie minuty już naszej audycji, także jeżeli macie ochotę, to ja jeszcze raz przypomnę numer do naszego studia 42 233 80 19 i pozwolę sobie na przeczytanie ramóweczki dla Was na dzień jutrzejszy. Startujemy o godzinie 9.30. Program Dzień Dobry Widzewie. O! Jakbym normalnie niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Mamy kolejny telefon. Halo, dobry wieczór, Radio Widzew się kłania, z kim mamy przyjemność. Dobry wieczór, panowie, Łukasz z tej strony. Witamy się niezwykle serdecznie, Łukaszu. Co tam w Liverpoolu słychać? Pięknie. Człowiek świętuje, człowiek się... bawi, jest dobrze, jest dobrze. Mam do Was pytanie. Mam tak, dokładnie. Piękny piątek. Mam do Was pytanie, bo oficjalna strona wystąpiła z jakimś komunikatem, że dziękują kibicom, że się tam ładnie zachowali po meczu derbowym, ale nie pozwolą sobie na jakieś tam okrzyki, czy w sensie jakieś okrzyki o ubliżanie ludziom, którzy są związani Widzewem. Macie jakieś wiadomości, o co to chodzi? No bo powiem tak szczerze, jak oglądałem mecz, to nic tam nie słyszałem. Jakichś obraźliwych słów na zarząd, czy tam na jakieś władze, czy na jakieś tam ludzi z Widzewem związanych. Powiem szczerze, że gdzieś też mi to umknęło. Byłem na meczu, ale nic takiego gdzieś tam w moje ucho nie wpadło, więc nie wiem. Więc nie wiem, co mogła mieć na myśli oficjalna strona, umieszczając taki komunikat. No bo jest takie coś na oficjalne właśnie stronie, że w sensie, że dziękują, ale w ostatnim akapicie właśnie coś w tym stylu piszą, że nie pozwolą sobie na takie zachowanie, jakie było tam związane tam, nie wiem, czy pracowników, czy coś. No nie będę teraz patrzył w komputer, bo nie mam jak możliwości, także. Ja teraz pozwoliłem sobie wejść w ten komunikat. Komunikat ukazał się w dniu wczorajszym. O godzinie 17.30 przytoczę oczywiście całą jego treść. Drodzy kibice Widzewa, pragniemy podziękować Wam za obecność oraz atmosferę, jaką stworzyliście podczas środowego meczu derbowego. Na prawdziwe wyróżnienie zasługuje szczególnie Wasze zachowanie po końcowym gwizdku, kiedy mimo niekorzystnego wyniku podziękowaliście piłkarzom za walkę i zaangażowanie. Dziękujemy, że jesteście z zespołem w trudnym momencie i zawsze możemy na Was liczyć. No i tu jest właśnie ten akapit, o którym wspomniałeś. Jednocześnie stanowczo potępiamy incydenty mające miejsce w trakcie trwania meczu. Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii, jednakże sposób i forma, z którymi mieliśmy do czynienia podczas meczu derbowego, zasługują na potępienie. Nie ma i nie będzie z naszej strony przyzwolenia na obrażanie jakichkolwiek osób, w szczególności tych, które od lat zaangażowane są w odbudowę klubu. No to bardzo rzeczywiście zastanawiające. Chyba, że tu chodzi możliwe o transparenty, bo mówię, jak oglądałem mecz, to nie słyszałem żadnych jakichś tam brzydkich słów w stronę zarządu, ale transparenty widziałem, że były. Nie zdążyłem wszystkich przeczytać, no bo kamery uciekały od tego, także może chodzi o jakieś transparenty, być może, które były tak. wywieszone. Być może tak, być może. Być może tak. Łukaszu, chciałbyś coś może dodać odnośnie rozmowy z trenerem Zmułką bądź z Mariuszem Rachubińskim? Rozmowy z Mariuszem akurat nie słyszałem, ale część rozmowy z trenerem słuchałem.
Powiem tylko tak. Smuci fakt, jak trener się wypowiedział na ten temat, że jak został potraktowany przez zarząd. I wiele razy to powtarzałem, że pani Pajączek powinna być rozliczona nie za to. To jest prezes i ona powinna, tak jak ona na samym początku powiedziała, że ona chce stworzyć tam, nie wiem, 4 czy 5 filarów, każdy od czegoś miał być. Pani prezes po prostu moim zdaniem nie realizuje tych planów i ona chce być, nie wiem, władcą, takim władcą Widzewa, czyli ona będzie sobie ustawiała składy, ona sobie będzie ustawiała ludzi, których ściąga, bo moim zdaniem prezes klubu powinien być osobą, która zarządza klubem. Czyli mamy sekcję sportową, filar sportowy mamy filar jakiś, nie wiem, biznesowy, marketingowy i jeszcze tam do tego akademię i jeszcze coś. I ona powinna tym zarządzać. Czyli powinni być ludzie na danych filarach i powinna mieć z nimi kontakt i po prostu tym wszystkim zarządzać, a nie to, że ona sobie wymyśla, że ona będzie chciała ściągać takich czy takich ludzi. Dla mnie pani Pajączek, to ona powinna w tym momencie, tak jak teraz, dbać o to, żeby byli nowi sponsorzy, żeby filar sportowy miał odpowiedniego pracownika na miejscu, czyli dyrektora sportowego, dobrego trenera, tak jak mówił tutaj trener Smułka, że w tym momencie Widzew nie ma ani scoutingu, nie ma ani dyrektora sportowego, ma tylko trenera. Ale to powinno zupełnie inaczej wyglądać. I słowa pani Pajączek, jak ona mówi, że my stworzymy teraz drużynę, dopiero później będziemy myśleli o dyrektorze sportowym. Dla mnie to jest w ogóle mijanie się z celem. I tutaj panią Pajączek oceniam bardzo źle po ostatnim roku, a mi się wydaje, że ten rok, co teraz będzie, to też nie będzie dużo lepszy. I też troszeczkę smuci, bo pan Smułka, przecież trener Smułka powiedział, że pani Pajączek, jak tam postąpiła z nim, jak z papierem toaletowym, jak nie gorzej, to też mówi, że no z drugiego fotela tutaj bardziej stowarzyszenie też jeszcze chyba coś dorzuca do siebie, tak jak on tak będąc w środku wnioskuje. Także to też jest smutna sprawa i tutaj ewidentnie brakuje, tak jak wielu chyba z nas mówi, jakiegoś inwestora. Tylko żeby, moim zdaniem to jest tak, żeby mieć inwestora, trzeba fajną umowę czy coś stworzyć, żeby nie powtórzyło się to taka sytuacja jak za Cacka. Czyli musimy, zarząd, stowarzyszenie musi stworzyć coś takiego, żeby herb, nasza nazwa i wszystko z tym związane nigdy nie weszło w 100% posiadanie jakiegoś inwestora. Powinno to być pewnie w jakimś procencie, żeby dany inwestor mógł używać tego loga, nazwy i tego wszystkiego, ale żeby to nie było nigdy w 100%, jak to było ze pana Cacka, który w pewnym momencie ogłosił bankructwo i z naszym herbem mógł zrobić wszystko, tak? Także moim zdaniem to jest priorytet dla stowarzyszenia, które już w tym momencie, przez te 5 lat, powinno stworzyć coś takiego, że dany inwestor chce wejść, jak najbardziej chcecie. Nie wiem, mamy tam kilku inwestorów czy coś, okej, możemy wam oddać klub, tylko wiedzcie o tym, że wy nigdy nie będziecie posiadaczem danego herbu, danej nazwy i tego wszystkiego. To jest w rękach stowarzyszenia, my na tym kładziemy rękę. Przykładowo, nie wiem, mamy te 49% czy coś, że nigdy nie możecie z tym nic zrobić. No bez nas po prostu nie zrobicie z tym herbem nic. Po prostu ten herb będzie zawsze w naszych rękach i tyle. Tak jest przecież w klubach niemieckich nie może wejść jakiś inwestor z zewnątrz, który będzie miał więcej chyba procent niż tam stowarzyszenia czy ktoś związany z tym klubem, jak się nie mylę. Taka jest zasada 50+1, ale i tak ona jest bardzo kontrowersyjna tam. Nie wypada się, Łukasz, z tobą nie zgodzić, zdecydowanie.
Dlatego mówię, tutaj bardziej o to bym tylko chciał, żeby zarząd, stowarzyszenie, o to walczył, żeby jak znajdzie inwestora, bo powiedzmy sobie szczerze, no patrząc na to, co się dzieje w tym momencie w Widzewie, co się dzieje w Polsce, my jesteśmy teraz w pierwszej lidze, weszliśmy tym fartem, tym cudem, ale patrzcie, co sam Polsat, gdzie dla mnie to chyba z tych wszystkich trzech telewizji to jest jednak taka telewizja, która trochę z lewej strony weźmie, trochę z prawej strony weźmie, tak najbardziej dzieli porówno. Może jest gdzieś tam politycznie gdzieś tam umieszczona, ale z każdej tej strony weźmie tak troszeczkę porówno. Ona, wszystkie mecze do tej pory to są możliwe, 7 kolejek będą transmitowane. Czyli my mamy branie, mamy parcie na to szkło i sponsorzy tutaj, taka pani Pajączek, to ona jakby znalazła następnych 3 innych sponsorów, którzy by chcieli zainwestować w ten klub, to oni tylko by się cieszyli, zacierali rączki, mówią, my będziemy pokazywani, bo następnych, mi się wydaje, 12 meczy też będzie pokazywane, czy następnych 10 też będzie pokazywane w Polsacie. Mamy takie branie, także powiem krótko. Jestem zawiedziony, bo liczyłem na panią Pajączek po tym, co zrobiła w Miedzi przez te kilka lat. Myślałem, że to samo zrobi w Widzewie. Niestety to nie są chyba jej kalosze, to nie są jej buty. I przyszła chyba tutaj tylko odcinać kupony i tak to widzę. No, widziałem ją bardziej w roli osoby takiej księgowej, która będzie szukała nam sponsorów i takich rzeczy niż wybierała, powiedzmy sobie szczerze, tak z drugiego krzesełka skład, czy tam dobierała sobie ludzi do budowania drużyny, bo takie budowanie drużyny powinniśmy zostawić trenerowi i właśnie działu sportowemu niż pani prezes. To są po prostu moje trzy zdania. Moje stwierdzenia. No cóż, dziękujemy Ci, Łukasz, bardzo za opinię. Życzymy Ci wszystkiego dobrego. Dziękujemy za telefon. Oczywiście dzwoń do nas jak najczęściej. Dziel się opiniami, bo po to tutaj przede wszystkim dla was jesteśmy. Panowie, dokładnie. Do usłyszenia jutro. Ja jestem ogólnie optymistą. Twierdzę, że trener robi dobrą robotę. Trener Dobi dobrze robi, także jeszcze tylko 2 zmiany. Na pewno jedna zmiana jutro będzie, nie będzie Poczobuta, z której się cieszę. Mam nadzieję, że jeszcze tylko Kosakiewicz zejdzie. Wreszcie trener przejrzy też na oczy, że zdejmie jego i będzie na plus. I będzie na plus, bo szkoda Robaka zdejmować, chociaż też może można było pewnie go zdjąć, ale szkoda, bo jestem tego zdania, że we dwójkę z Czubakiem i tak robią dobrą robotę, bo oni mogą się wymieniać. A mówię, 2 zmiany na pewno, Poczobut i Kosakiewicz, i ta drużyna będzie zupełnie inaczej grała. Po prostu odetniemy wreszcie pępowinę po Kaczmarku, który no wiele osób tutaj już mówiło, że drużyna po prostu była tak klepana, że ani ładu, ani składu, byli zawodnicy ściągani, nie... Bez pomyślunku i trener Dobi, mam nadzieję, że wreszcie to poukłada. To tyle ode mnie, a słyszymy się najprawdopodobniej w niedzielę też w rozmowach. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, dobrej nocy Ci życzymy i miejmy nadzieję, że jutro o godzinie 15 będziemy w dobrych nastrojach. Będziemy na pewno. Dobranoc, trzymajcie się, hej. Dobranoc, trzymaj się. A więc, moi drodzy, jak doskonale słyszeliście, dzwonią do nas z różnych części świata. Z Islandii też swego czasu mieliśmy telefony. Moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszą audycję, rozmowy totalnie swobodnie, a jeszcze tylko tak jak obiecałem, przeczytam Wam ramóweczkę na dzień jutrzejszy. O godzinie 9:30 startujemy z programem Dzień Dobry Widzewie. Poprowadzą go dla Was Maciej Winczewski i Artur Wachowicz. O godzinie 10 do godziny 11
Trybuna prasowa autorstwa tym razem nie naszego ojca dyrektora naczelnego Maćka Wojciechowskiego, ale innego Maćka Winczewskiego. Od godziny 11 do godziny 12 powtórka zapowiedzi meczowej autorstwo Marcina Gudzewicza i Maćka Wojciechowskiego. Natomiast od godziny 12.15 zapraszamy już dla Was będziemy startowali z blokiem meczowym o 12.15. Rozgrzewkę poprowadzą dla Was Marcin Guzewicz i Maciek Winczewski. Od 12.35 mecz skomentuje dla Was Maciek Wojciechowski. Od 14.30 do 16.30 zapraszamy na program Dogrywka, czyli na Wasze pomeczowe spostrzeżenia. Będziemy oceniać naszych piłkarzy. Będziemy czekać na Wasze telefony. O godzinie 17 premiera Czerwonej Łodzi Podwodnej Maciej Holewiński, Piotr Rodziewicz. Do 18.20, a więc z tego co wiem, to jutro też szykuje się bardzo ciekawy program, także zapraszam. I o godzinie 18.20 rozpoczynamy pasmo powtórek, moi drodzy. Miałem tutaj jakieś problemy z połączeniem. Od godziny 18.20 do godziny 19.00 prosto z prostej podcast Bartka Stendo. Od godziny 19.00 do 20.00 trybuna prasowa. No i od godziny 20.00 do 22.00 powtórka naszych rozmów totalnie swobodnych. Autorstwa mojego i Artura. A za dzisiejsze rozmowy totalnie swobodne. Dziękuję Wam już bardzo gorąco i serdecznie. Adam Sadowiak i Artur Wachowicz, który był tutaj ze mną. Nie wiem, coś się nam zadziało. Na tak, kłopoty techniczne. Dzięki wielkie. Kłopoty techniczne, także żegnamy się z Wami. I jeszcze raz, to był program Rozmowy Totalnie Swobodne, który poprowadzili dla Was dzisiejszego wieczoru. Artur Wachowicz. I Adam Sadowiak. Trzymajcie się, do usłyszenia, do widzewa. Cześć, ze mną usłyszycie się dopiero pod koniec września. Ja od jutra urlopuję się, moi drodzy, w Zakopanem. Także do usłyszenia i do zobaczenia na antenie Radia Widzew pod koniec września. Trzymajcie się, dobranoc. Do widzewa. Cześć! Sponsorem audycji była firma Supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.